Halo, 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 witam serdecznie. Na sam start, czy mnie widać, czy mnie słychać? Jak grę słychać w ogóle, to jest pytanie istotne. Powinno być dobrze, ale czy jest dobrze, to już jest inna kwestia. Nie mam pojęcia. Tak, więc zaczynamy. 100 dni z nową Willow. To było niespodziewane, że to nastąpi. Znaczy, było niespodziewane. Bo powiedziałem, że będzie jakoś w lutym i to w drugiej połowie, a będzie jakoś teraz, bo w sumie tak, mogę. Ale no, raczej myślałem, że trochę później zrobimy, bo jeszcze mam w ten czwartek egzamin, ale w sumie stwierdziłem, że dzisiaj mi się nie chce, nie chce mi się uczyć. Dzisiaj będę robił student debil. Dobra, na sam start musimy wklepać seeda, bo ogólnie plan jest taki, żeby zamieszkać pod ziemią. Więc mamy takiego pięknego seeda i nie mam pojęcia, co on robi z powierzchnią. Ale czy my chcemy tutaj, nie, tu nie chcemy dawać seeda, bo tutaj my chcemy sobie swoje własne ustawienia świata poustawiać, żeby był malutki. Nie, Dark, co to jest, wytyfy. Żeby był malutki, tutaj nie możemy niczego zmieniać, bo inaczej się wszystko pokrzaczy. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o ustawienia świata, tutaj nie ma za dużo do zrobienia. Następnie wszystkie kochane moje modziki, to jest dosyć istotna kwestia. Insight nie lubię, chociaż go można customizować, to mi dużo razu ludzie mówili, ale nie zamierzam i tak tego robić. Dobra, chyba tu nie ma już nic istotnego, ale jeszcze ostatnio wyłączyłem Fogless Map. Ten mod bardzo się przydaje przy nagrywkach, ale źle wygląda w trakcie gry normalnej. Hasło, jak widzicie, bo każdy może wejść, każdy może zgadnąć. Używałem tylko numerycznej, więc to znacznie ogranicza liczbę kombinacji, ale i tak jest to raczej dużo niż mało. Czy my mamy wszystkie mody? Na pewno czegoś nie. Możemy coś na Bizona, chociaż w sumie po co? Czekajcie, dlaczego jest tylko jeden? Aha, bo jest wpisany fog, dobra. Już się przestraszyłem, że wszystko jest powłączane. Możemy muzyczkę załączyć, chociaż nowe. A ja nie miałem jakichś nowych modów, które chciałem włączyć do gry, czy nie? Się daje, że coś mogło być, bo że ten mod jest tak stary. Jak tylko mod może być stary. W sumie nie widzę tu za bardzo nic takiego. Ach, jest. Nie, to chyba jest za dużo. Za dużo. Nie taki byle. Za dużo. Nie. Ostatnio ktoś mi podesłał. To było niespodziewane, muszę przyznać. Więc no. Macie cały stream, tak, dokładnie, szczególnie, że jest jednoosobowy, nie? Gdzie baza tym jazem? No oczywiście w ruinach, bo ogólnie mamy takiego seeda, że jedno wejście z powierzchni prowadzi prosto do ruin. Dzięki temu, no właśnie, zamieszkanie w ruinach to są dwie kwestie, które są takie mało przyjemne i dla których nie chcę tam mieszkać. Pierwsza to shadowy cykl koszmaru, ale to da się przeżyć. Druga gorsza jest taka, że trzeba cały czas tam biegać w tej z powrotem. To jest daleko. I właśnie, żeby wyeliminować tę drugą kwestię, no to właśnie sobie zrobiliśmy tak, że mamy tak naprawdę cave'y powierzchnię połączoną z ruinami, że wiecie, bezpośrednio schodzę, jestem na dole. Więc no to da nam dużą przewagę pod tym względem. Co prawda skończy się na tym, że pusty i będziemy tłuc shadowy, ale bywa. Jest, bazą w dupie. To co bazą fiolka, to możemy Wandom robić. Wandom możemy next bazę, bo Wandom chyba. Nie, są seedy czasami takie, to jest rzadkie, ale zdarza się coś takiego, że macie atrium połączone z ruinami, ale to chyba nie na tym świecie. Więc no. Tak, Wanda u fiolka. Może być u fiolka, słuchajcie. Przecież to nie będzie. Znaczy, no, znaleźć mackę to zawsze jest problem, ale jak już znajdziemy mackę, no to można ustawić teleportację. No tylko będziemy się cały czas mieli ekran ładowania, to tak jak na WX-ie. Dobra, więc bierzemy Willow Wixa. Czy my chcemy takiego. Ona nie ma ładnych skinów, to jest problem z tą postacią. No ten jest ładny według mnie, ale reszta tych skinów jest taka. Nie ma czegoś takiego jak przy na przykład Wendy, gdzie na przykład sądzę, że ten skin jest no prześliczny. Bardzo jestem wielkim fanem. Chociaż nie tak, nie za bardzo wielkim fanem, że to ujmę. Chociaż ten może. Ładny ma te kokoldki z tyłu. Chociaż czy ja chcę wywalać nitki na tę postać? Ja nie lubię w sumie, chociaż teraz fajna jest niby. No dobra, niech będzie, zainwestuję w ciebie. Czy tutaj jakieś ubranie, które nie wygląda jak żul? Która przy okazji nie jest gołą klatą Wolfganga, żeby mnie potem nie pozwali o nic. Dobra. Zaryzykuję i wyłączę filtr survivalisty, ale teraz trzeba ostrożnie i nie klikać w ten typ skinu. Dziobaku przeturlał jeden złotego. Niech cię Pepe, panie dziobaku. Powodzenia, panie próbowniku. Niech Pepe, pan dziobak będzie z tobą i piromanką. Chyba płaszcz, umiał. Spoko. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam, a niech cię Pepe, panie dziobaku.
Będzie stycznia od mapu. No klejarze akurat zawsze byli wybitnie terminowi. No jak ja w sumie, nie? Jakby to chyba jest kwestia po prostu bycia donsterowym świrem. Dobra, na pewno my skipniemy tę umiejętność, bo ta umiejętność wymaga 8 wpakowania w perk Belniego, a my chcemy na pewno sobie wziąć lunarnego spela, nie? No ogólnie lunar, fajnie by było oba te perki, więc to z góry narzuca nam ilość punktów, które musimy rozłożyć w każde drzewko, czyli 6 tu, 8, 7 tutaj. I wtedy mamy 13 w tej części i 2 tutaj, czyli jakby mamy z góry narzucone, ile możemy perków rozdać w którą część. Więc tutaj mamy... Okej, na pewno możemy skipnąć jasność zapalniczki, bo to jest, no tak naprawdę zrobimy latarnię i już to nie jest w żaden sposób potrzebne, nie? Ale to, że ogień nie będzie się rozprzestrzeniał, że zawsze podpalamy, no i też dłuższe palenie, więcej damage'a, to bardzo nam pomoże farmić ambelki, więc to by było fajne. To by było coś, co byśmy chcieli wziąć, a jeszcze tak sobie planuję. Okej, chwilę, 7, to wtedy nie mogę wziąć jednego spela, tak? Tak, bo tutaj jest 5 punktów i tu chcemy wpakować 3. Te 2 to jest must have absolutny, więc to już możemy od razu wziąć. To jest fajne. Chyba kule byśmy wywalili. Będziemy rzucić, no to szkoda, bo to jest potencjał jakiś. Chociaż moglibyśmy wyższe obrażenia. Ja bym chyba chciał wszystkie zaklęcia, wiecie? Bo wszystkie zaklęcia są fajne. Ja bym chciał z tych zaklęciami się pobawić. A wiecie, jak będziemy mieli trochę utrudnienie dupa nam nie odpadnie. A ta kula też ma swoje zalety. Okej, więc tutaj mamy rozbite i od razu sobie bierzemy Lunar Willow. My chcemy co? Speed można skipnąć, wyższa poczytalność. To jest bardzo fajna opcja. To weźmiemy, czyli wyższe, czyli regenerację życia i do tego... Chociaż regeneracje i życie nie są aż tak istotne. No dobra, ale co weźmiemy w zamian? Szybszego speeda, tu nie ma dużo opcji. Więc tu nawet nie ma na czym oszczędzać, nie ma po co oszczędzać. No i oczywiście planarna obrona dla dynamicznej planarnej ochrony Belniego i my jesteśmy w tym momencie. Lux! Żebyśmy mieli jasność, ja nie znam tego seeda. Ja o nim wiem tylko tyle, znaczy w ogóle powierzchnia jest nieseedowalna, tylko jaskinie są seedowalne. Ale nie wiemy też, które zejście prowadzi do ruin, więc prawdopodobnie początek rana będzie wyglądał dosyć standardowo. Poza tym, że będziemy chcieli wytworzyć... Będziemy chcieli wytworzyć przybory do szycia, żeby móc naprawić Belniego w ruinach. Bo jak robiliśmy sobie w becie Rush Willow, to właśnie był problem z tym, że nie mieliśmy tego, więc no... Problem. Także odma prawdopodobnie będzie pod koniec stycznia, więc równie dobrze może być. No słuchaj, no, trochę się opóźni, no nic się złego nie stanie. Czy coś już pierwsze minuty ja już oszukuję. Niesamowite. Ten człowiek nie umie grać normalnie. A mnie się właśnie nos zaczął zapełniać z jakiegoś powodu. Masakracja. Trochę liczyłem, że to jest ciemny las, ale to nie jest. To nawet nie jest on. Znaczy, że będzie tutaj bardzo normalne drzewo, tak to trochę. Ty on tam leci dalej. Chłop co robi? Matko Boska. Dobra, muszę przyznać się, musimy zebrać podstawowe zasoby, no bo w gruncie rzeczy, a nie czekaj, bo robimy bez pancerza, ja pierdzielę, to nie musimy na pewno pikskina zbierać, nie musimy tyle trawy zbierać, to są plusy, minusy, musimy wziąć z dwa staki zielonych, niebieskich grzybów, bo tego zejdzie dużo. Ona ma trochę więcej życia niż WX, którym już taki rush kiedyś wykonywaliśmy. Te kule nam się przydadzą do świecenia, w związku z tym cieszę się nawet. Fajnie, żebyśmy mieli biom z pszczołami, ale no tutaj różnie może być. A ja powinienem już zacząć robić tak. O, pięknie! A motyle Aha, bo on nie płonął. Motylami tak nie można farmić. No, na to by wychodziło. Dobra, spróbujmy indora tak dojechać. Chodź tu, orzeł. No, ale go możemy na przykład. Dobra, dziękuję. I mamy pierwszego ambelka i Webel, dzięki serdecznie za wspieraczka. Już tutaj piję twoje zdrowie, mam kawkę przygotowaną. No masło, jak zawsze, zawsze jak wchodzi się na świat i pierwszy mob dropi masło, to ma się takie, o, to może być dobry świat. Dobra, czyli tutaj mamy flame'a. Moja żona przeturlał 1 złotego. To jest to podpalanie. A nie lepiej zgarnąć futro z Bifalo i zrobić nowego Berniego? Dol. Znaczy tak też można. Myślałem o tym. Chodź tu. On myśli jak ucieka, czy nie myśli? To nie miało sensu to, co zrobiliśmy, ale nieważne. Przynajmniej się pobawiliśmy. Nie, to podpalanie ma sens w momencie... A nie, chwila, to nie tak się robi. Nie, ogólnie Willow wymaga dosyć dużo takiego ogarniania przestrzennego. Tutaj nie będziemy póki co farmić. Fajnie, że mamy tutaj te pszczoły, to na nich już można trochę sfarmić, bo wiecie, potriggerujemy na siebie z 3-4 ule, już można
fajną ilość ambelków zgarnąć. Geltut, dzięki serdecznie również za wspieraczka, twoje zdóweczko. A te żaby co takie nieruchawe? Żaby się zepsuły, chłopaki. Woskitu. XD. O, mamy giga pszczołę. Fajnie, że mamy giga pszczołę, ale ja nadal nie mam podstawowych zasobów. Ogólnie mam wrażenie, że skipnęliśmy w ogóle biom podstawowy. Co jest no niby fajnie, ale z drugiej strony czy tak, czy na pewno, no nie wiem. Jakoś nie wydaje mi się. Dobra, tutaj jakieś takie podstawy. Motylki jasne, co zawsze jest jakieś życie, fairly. Tu mamy bagno, czyli tu jest oczko przy okazji. No ale oczko nas nie obchodzi zbytnio. Coś się zepsuło, definitywnie się zepsuło. Nie grałem w tą grę strasznie długo. No to zazdroszczę trochę. Fajnie jest wrócić czasami do gry po dłuższym czasie. Król Julian? Yes. Mam kubek z królem Julianem już tyle lat. Że już zapomniałem, że mam kubek z królem Julianem. Dzień dobry. Nie, ale nie wiem, czy teraz król Julian i ogólnie pingwiny z Madagaskaru są rozpoznawalne u... Bo my tutaj mamy na pewno kogoś, kto jest trochę młodszy i na przykład jest w podstawówie. O Jezu, teraz w sumie połowa moich widzów jest w podstawówie, ale... ile to jest? Powiedzmy, czy ktoś tu ma 10 lat i jest w stanie nam powiedzieć? Teraz nikt się nie przyzna, bo nikt nie chce przyznać, że jest taki mały, ale w sumie zazdroszczę, bo umrze później, więc w sumie stonks, ale anyway. Czy król Julian jest rozpoznawalny? Ja mam niestety 20 lat, kojarzę 7 klasa, tak? Mam 4 lata, mam 3 latka, 3,5, sięgam głową ponad stół. Ja mam 9, ja się przyznam, ja mam mentalnie tak staram w byczku. Dobra, nie bij mnie tutaj, kotku. Dobra. Nie no, to akurat to podpalanie to mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc. Dobra. Cudownie mamy. Ogólnie my będziemy chcieli to zbierać, to możemy tu od razu sobie jakąś siekielkę zrobić, no bo potrzebujemy trochę tego. Dobra! Nie obchodzi mnie ile macie lat. Słuchajcie, obchodzi mnie to, czy kojarzycie króla Juliana jako postać. Czy jest ona popularna, czy to raczej już jest zapomniany artefakt poprzedniego, może nie generacji, ale że już nie jest raczej kojarzony. Okej, okay, my powinniśmy skminić, że my złoto potrzebujemy. Dobra, wywalę mnie z tym gównem. Dobra, czy kojarzycie elegancko? Król Julian, nawet mój stary był wielkim fanem, że... Nie, to chyba nie jest. Nie, to za dużo kontekstu byście potrzebowali, żeby zrozumieć tę historię, ale też jakby kiedyś zdarzyło nam się coś takiego, to taka prostsza może historia, że właśnie mieliśmy iść do kościoła i właśnie leciał specjal świąteczny pingwinów z Madagaskaru i normalnie stary wszystkich pogania, że już iść, a wtedy to właśnie matka tylko stale go poganiała, mówi, no zaraz będzie śpiewał piosenkę, król Julian w tym aucie, tam jadę ulicą, opony asfalty, drą pingwiny, jak zobaczą drzewo na zawał umerą. I byliśmy wielkimi fanami w domu króla Juliana, więc nawet mój stary, który zawsze, no nie spóźniał się, nie, to tym razem zdarzyło mu się. A weź mnie wywalaj z tym, dobra, to ten typ z Madagaskaru jest, ale ogólnie potem jak zrobili Niech żyje król Julian, to próbowałem to oglądać, 3-4 odcinki, to mi się tak nie spodobało bardzo. Jednak w pingwinach z Madagaskaru był dobry, ale też ja tak na to spojrzałem i kurde, tam oni zaszaleli, że zrobili mu animację futa, że on miał niby, w ogóle nadal trwa Winterfest, super, ale XD. Tam mu zrobili animację futa, że niby miało być quality i jak do obcego, nie? Ale w sumie to wyglądał strasznie grubo po prostu, w mojej opinii. Dobra, zapalara. Gasimy, panowie. Silk, ile mamy silku? W ogóle nie mamy silku. Dlaczego ja zbieram Master Meat'a? Wytyfy. Wywalem jestem. Co gulgasz? Twoją starą, co? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Paliłeś CBD kiedyś? Nie. Jakoś nigdy nie byłem fanem, muszę się przyznać. Masz, jaki masz zamiar na ruiny? Wchodzimy, robimy bez pancerza, no ale ogólnie Belniego odpalimy i Belni będzie zbierał na siebie w cały agro. Jak będzie coś bardziej bezpośredniego, to będziemy też to, no wszystko będziemy podpalać jak leci, ale wiadomo, o co chodzi. Jak wielki jestem biom? Jakoś to poleci, ja ogólnie ustawiłem świat na mały, więc ja nie rozumiem, dlaczego on jest taki duży. Bo niego nie możesz uspokajać bez skilla na atakowanie mobów Lunel, ani farmić ogników na pszczołach bez wszystkich skilli pod na fire damage. Można, zawsze można. Trzeba tylko dwa razy czasami walnąć. Bez miśka, co ty? Słuchaj, Matro, powiedz mi, po co ja gram Willow, jeżeli mam nie korzystać z miśka?
Jakby to nie ma sensu. Absolutnie to nie ma sensu. Jakie paluki? To zyp sobie screena. 3, 2, 1, koniec. Bo już prawie postać doszła tam, gdzie miałem dojść. Co tu jest? Czy to jest... Dlaczego tam jest jezioro? Nigdy w lesie nie ma jezior. Przynajmniej mi się nie kojarzy, żeby coś takiego było. Więc Madagaskar są puszczane. A, są puszczane, no proszę. A ja powinienem je podpalać, ale zapominam. Jako podpal, dawaj. Dobra, dobrze robią chłopaki. No chodź tu, z tą dupą palącą się. No ale samo mięso dropią, o co chodzi. Dobra, ale ja myślę, że jedna napawiaczka na całe ruiny na luzie nam wystarczy. Absolutnie, absolutnie wystarczy, więc jeszcze dosłownie jeden winałyk i będzie pięknie. No nie no, ambelki trzeba zbierać, no bo ambelki to jest przyszłość naszej cywilizacji. Dlaczego ja nie biegam domyślnie z siekierą w łapie slash zapalnie? Nie, dobrze, że nie biegam z siekierą, tylko z zapalnie. O, w ten sposób, żeby grać po prostu. Ty, on się jeszcze podpalił. Aj, mnie dziabnął, no i... Well, tak to czasami bywa w tym życiu. No i teraz wszystkie podopiły, ja widzę, co wy tu robicie. Jak zwykle mnie trolujecie, chłopaki. Bo ja jak deekwipuję bez sensu... Nie, muszę się ogarnąć, jeżeli chodzi o numerologię. Nie chodzi mi o żadne szatańskie zapędy, tylko chodzi mi o to, żeby ogarnąć klawiszologię, nie numerologię, o właśnie. Czy my chcemy? Nie chcemy marmuru, bo nie robimy... Ach, dlaczego ja się zgodziłem na robienie bez pancerza, wytyfy? Czy zabierz kiedyś połączenie wszystkich trudnych wyzwań, czyli wesem? Nie. Znaczy ogólnie zrobienie bez... Znaczy zrobienie w wyzwaniu dystans, a nie bo wesem, to wtedy nie możesz farmić z żadnych rzeczy, to faktycznie ciężko, no to dobra. Czy my chcemy się tu zapuszczać? Czy my w ogóle mieliśmy, przepraszam, tutaj bardzo normalne drzewo? Ty, ale żeby tu jezioro było, to się wręcz aż dziw. Mrienpyl przeturlał dobra, jeden złotego. Dobra, wywalamy stąd, tu niczego nie ma, absolutnie. Ostatnio dropła mi z Winterwist chest główka do WX i pytanie, lubisz masło? Nie. Nie lubię masła. Znaczy ostatnio ma ono trochę mały renesans w mojej diecie. Jak przez ostatnie, nie wiem, 5-10 lat prawie w ogóle nie jem masła, tylko jak ktoś mnie da z masłem, to zjem z masłem, ale na ogół jem bez masła, bo nie widzę sensu za bardzo. Tak, ostatnio posmarowałem masełkiem sobie tościki i to oddaję, naprawdę. Jakby o Jezu, tosty z masłem, to jest najlepsza rzecz. W sensie, no wiadomo, że tam jeszcze jest jakiś ser, nie? Czy co tam lubicie ładować. Ostatnio próbowałem przyprawy wrzucać, nie mam taką mieszankę przyprawną, ale... Nie, w ogóle nie czułem tego smaku. Okej, ja nie widzę bardzo normalnych drzew i chciałbym w związku z tym złożyć wniosek formalny o to, żeby świat mi jakieś dał bardzo normalne drzewo, bo to dosyć istotna kwestia, gdy się raszuje ruiny, a my właśnie kończymy eksplorować drugi las i nie ma ani jednego, ale jeszcze czeka nas jeden las, bo my nie mieliśmy jeszcze lasu z Maktuskiem i Lunarnym Stołem, a zawsze musi być przynajmniej jeden, no ale nie ma beka. XD z tego lasu. Powinniśmy go zabić. Ale tego nie zrobimy, bo jest jedyny. Ale potrzebujemy pilnie... Nie, nie potrzebujemy się. Jeśli jestem pijany, bądź niespełna rozumu. Tosty z masłem... O, miodem. Miodem? I magii? Co mam w kubku? Oczywiście kawkę. Żeby nie móc spać w nocy. Bo przecież spanie jest dla słabych. A nie, czekajcie. Co to jest za las? Przepraszam najmocniej, ale co to jest za las? Bo on niczego nie ma, ten las. To jest gówno las. Co to ma być? Przepraszam, bo zawsze jak są lasy w Dunsterowie, to są dwa albo trzy. I jeden jest właśnie z sawanną, jeden jest... Aha, to jest z Mandagorą, dobra. Dobra, to jest las z Mandagorą. Ale na ogół las z sawanną i Mandagorą to jest jeden las, tak. Okej, okay, czyli on się tu... O, śmiesznie. Czy my chcemy pigskina? Bo jest go dosyć dużo tutaj. Taka... O, mamma mia! Przepraszam za dalcie mordy, ale to jest właśnie nieograniczona fabryka embelków. Dobra, idziemy po nieograniczoną fabrykę embelków. Mamy szczęście, dzieciaczki. Który to był spell? To był ten? To był ten definitywnie. O, ale nas fajnie zrobili. Podoba mi się. Dobra, dajcie mi trochę więcej pszczółek. Zróbmy legion. Zakręćmy, żeby odzyskać agro. Dobra. A gówniana ilość pszczół chciałbym złożyć wniosek formalny. Mogłoby być ich więcej na przykład. Nie, ale dobra, nie ma co narzekać. Jakby dostaliśmy tyle za darmo, no to słuchajcie. Proszę mnie nie żądlić. Oni się tutaj chcą ugasić, a ja pyk dorzucam drugi raz, bo mówią, że nie starczy. I sobie tylko zbieramy pyk, kambelki, labeki.
I życie jest piękne, widzowie. I życie jest piękne. Mamy już stack. Fajnie by było, jakby to wszystko nie spłonęło. Not gonna lie, byłbym fanem. Jakby to wszystko nie spłonęło. Chłopaki, dajcie z boku, ja tu gaszę. Ja tu pomagam wam przetrwać, gówniaki. Krzyczę, bo mnie wkurzają te pszczoły. Nie przeszkadzajcie Markowi. Dziękuję za informację, pozdrawiam. Czy my chcemy je dojechać? Nie, już nie chce mi się. Jak takim powiedziałem, to przestaną? Przestały, dokładnie, dziękuję ci. Proszę bardzo. Bardzo miły jesteś dzisiaj, wyjątkowo. Hehe, patrz na te głowy się... Dokuczać. Nie. To było dobre rozwiązanie. Tak, to zawsze działa, dokładnie. Mamo, koledzy mi dopuczają. Ja im powiem, żeby tak nie robili. I wtedy tak przestają robić, nie? Tak. Nie, no co ty. Ja zawsze batu się skarżyłem, jak ktoś mi dokuczał, a on mi wtedy dokuczał dwa razy bardziej niż oni. Działało. Takiego miałem zabawnego brata. My złoto nadal nie mamy, nie wiem czy wy zauważyliście. Pomagam wam przetrwać tymczasem turbin. Dobra, słuchaj, jako gatunkowi. Nie widzisz szerszej perspektywy. Chodzi o pomóc całemu gatunkowi, żeby nie spłonął. To, że ja podpaliłem im gniazda, to już jest inna kwestia. A ja powinienem był też zebrać miód, a nie zebrałem miodu w ogóle. Ale to kwestia tego, że mam dwa statki, co? Chyba w nosie. Właśnie duszek Voltoxa to kolor... No w sumie tak, ale w ogóle wyobraźcie sobie, co gdyby połączyć WX-a i Voltoxa teraz. Nie WX-a i Voltoxa, co on tu robi? Scrapbook page, wytyfy. Ale co by było, gdyby... O, nie jesteś zbyt mądry, okej. Okay. Co by było, gdyby połączyć teraz Voltoxa i Willow? Przecież to by było jakieś chore combo. Przecież oni by tutaj... Weźcie mnie nie grządlicie, chłopaki, please. On tu zaraz więcej miodu wyfarmi niż my. Chłopaki! Bo zaraz do was wstanę wszystkich i się skończy babci stranie, czy jakoś tak. To nie ma sensu to powiedzenie, ale niech będzie. Okej, okay, tu nie ma na pewno żadnego golda, może być pustynia. Miałem kiedyś w sumie potrójny... O, tu zrobiłem z meteorytami. Jest, okej, okay, bez kitu mamy pustynię, tak jak się właśnie spodziewałem, że może być, tak jest. Niesamowite, zupełnie jakbym spędził w tej grze więcej niż 100 godzin. Masz trawę na dwóch slotach. Bez kitu, dlaczego mam trawę na dwóch slotach? Kto to wymyślił? Te psiaki, super. A, super, mamy psy obok kus, czyli nie mamy już kus. Dobrze, że nie potrzebujemy weather pain, prawda? Potrzebujemy weather painów. Widzowie, my potrzebujemy, no, weather painy potrzebujemy, nie jest dobrze. Co? Wodny ból? Weather. Nie water. Pogodny ból? Pogodny ból, dokładnie. O, tutaj mamy drugą pustynię, patrzcie. Po czym to poznałem? Po kaktusach oczywiście. Teraz jestem jak taki pro geogesel. Paweł, podkreślenie player. 215 przekonał 1 złotego. Dzięki Paweł, podkreślenie trafił 215. Trafił ci się biom z osami, agresywne pszczółki. Czy rolowałeś świat? Full RNG. Akurat tutaj mamy szczęście. Jeżeli chodzi o to, co jest ustawione, to ustawiliśmy sobie cave'y, żeby zrobić bazę w bazę w ruinach i żeby mieć blisko. I żeby nie musieć biegać pół miliona kilometrów. Chodź tu z tą dupą skaczącą, psiaku. Ty jej dziabnął mnie. Dlaczego mnie dziabnął? Halo, nie podoba mi się to, że jestem tak dziabany. Co tam tyle psów? Ja powinienem był zbierać to. Mięso się powinno zbierać, bo jak się nie zbiera mięsa, to one potem podbiegają, bo one są gówniaki. My dwa zęby potrzebujemy, nie? Bajo. Dobra, weźmy sobie jeszcze kilofa i spróbujmy tutaj może jeszcze tak wychachmęcić. Tego nie potrzebujemy. O Jezu, my żadnego kamienia nie mamy, cudownie. Okej, ja muszę coś wydupcyć z eku. Wszystko jest ważne. Zeszyjmy jagody. Powinno być w porządku. Trochę marnotrawstwo, ale trudno. Czasami tak w życiu się zdarza, że się marnuje zasoby. Kopaj to! Baza przy krapkingu, ale na łodziach? I będzie kiedyś baza w archiwach? No to możliwe. Znaczy nie wiem, jaką postacią byśmy mieli robić bazę w archiwach. To jest, słuchaj, problem. Strasznie dużo psów. Dlatego, że... Dlaczego to jest problem? Bo no, daleko. Ja nie robię w takich miejscach bazy na ogół, bo mi się nie chce biegać. Jakby baza u Steve'a to już było dużo biegania i było to męczące. A co dopiero baza
w cholernych archiwach. A nie wiem, czy w archiwach można wykopywać dalej. Nie wiem, bo kradłem. Jestem słynnym złodziejem z archiw. My będziemy chcieli... Nie, do tego złota się nie dobieram. Nie chcę. Wiecie co, jak ja myślę o tym, co ja muszę zrobić, żeby to zdobyć, to mi się odechciewa w życiu. Nie, odpuśćmy. Jakby my już mamy wszystko. My robimy fakt z shit time out, wracamy na główne biomy, musimy znaleźć jeszcze drugi las i bardzo normalne drzewo. Musimy znaleźć cholerną mozaikę, bo jestem wielkim fanem cholernej mozaiki i tam jest goldowa. Nie będziemy w większej dupie. Jak mnie wyrzuci znowu na pustynię, to będę wielce niepocieszony. To nie jest pustynia. Ło, dobra, fajny nawet ten wormhole. Znaczy, no wiadomo, są lepsze. Ale tu powinny... Bardzo spoko. Podoba mi się, dobra. Tu są na pewno gdzieś jakieś bizony. Więc zaraz sobie jakieś znajdziemy. Chociaż ja bym najpierw... Chodźmy na te biomy startowe. Chodźmy najpierw... To my... Tak blisko byłem. Ja to w ogóle byłem. Ja to byłem. Ja widziałem, że tutaj jest i nie wszedłem bez sensu. Możemy jeszcze po... Bo jest Winterfist. A dobra, zróbmy najpierw ten plecak. A ja mogę w sumie. Mogę sobie plecak zrobić. Plecak i maszynę. Będzie jakiś domek? Przydałoby się coś takiego. Dobra, pójdźmy jeszcze w tamtym kierunku. Zobaczymy, co jeszcze z tamtej strony. Czy Wando będzie ogrywana, to będzie baza w Atrium, czy raczej w Atrium. Siema, Bojku. Baza u Świniołaka Wandom. Ale Świniołak jest ruchomym miejscem. W sensie, nie jest jak Trzej Królowie, ale to nie jest jedna miejscowa. A zaraz będziemy mogli... Czy Belni przeskakuje z nami przez tunel robaka? Zaraz się o tym będziemy mogli przekonać. Całkowicie, ale z modem na trufowanie pomostów. Baza na pomostach. O, to jest nawet to, co bym chciał w swoim życiu znaleźć. Cudownie. Nie, to było dokładnie to, co chciałem zrobić. Tak, dziękuję. Dobra, my mamy pelka tego. Okej, teraz możemy sobie naklupać do końca złota. Piękny jesteś, misiu. Nie, a co jak co? Ale trzeba przyznać, że te skiny fajnie im porobili. To ja mogę go ukalmować. Ukalmuj się! Zaklinam cię! Dobra, ukalmował się. To możemy tu dopnąć. No ja wiem, że ty jesteś taki byle jaki. Okej, możemy sobie zapalniczkę też naprawić. O, to jest ważny produkt dosyć, że można tak robić. Co ja robię? A ja w sumie nie potrzebuję szkleta. Bardziej złoto, nie? Złoto by nam bardziej tutaj pasowało. Krzemień. Takie podstawowe zasoby. Nie wiem, czy o nich kiedyś słyszeliście. Czy ja chcę go bić? Chodź, Belnisławie. Zwalimy mu dupę. Filejemy. Możemy go podpalić na start. O, full memes. Czy ja właśnie podpaliłem mu gniazdo? Jest. To nie było zbyt mądre. Weź skaś. Czy ja go też zgasiłem? Dobra, poczekajmy. Okej. No, on bije Belniego czy nie? Bo nie widzę. Chyba bije, to 30 to było Belniego. Po co ja cię biłem? Ty wstawaj. O. Wstawaj! Orzeł. No, piękny jesteś. Pij ze mną kompot. Dobra, musimy naklupać złota więcej. Cała gra tylko skillami Willow. No trzeba. Znaczy, aha, ale co tylko skillami? Jakby ona ma skillę, że bije ogień, nie? Że bije więcej ognistych obrażeń, więc wtedy jak bijemy fizycznie, to jakbyśmy korzystali z jej skillów de facto. Więc można powiedzieć, że cała gra będzie skillami Willow, oczywiście. Oczywiście jest to jakieś też takie... No nie jest to do końca prawda, ale nie jest to też do końca nieprawda. Jest to gówno prawda, ewentualnie półprawda. Czy dałoby się zabić Klausa jako Wikwood z jej podstawowymi tam z pełnymi statami życia i... Słuchaj, wszystko można. Dlaczego nie? Nie rozumiem. Ty, on się od razu przeagrował. Szczerze, to mi się nawet nie chce mu pomagać. Ja tylko ryzykuję obrażenia wtedy. A czy ja jestem pipą, żeby unikać obowiązków? Ty, ale on się w ogóle nie chce przeagrować. O, właśnie, on jest taki zda dziecka szuja. Jak tylko myślisz, że o, mogę stać sobie i klikać F, to on wtedy już nawrót i zrobi ci z dupy. Ja go cały czas składam przypadkiem. Ja nie chcę go składać. No składaj się, misiu. Misiu! Rozstawiaj się, biegaj za mną. Nie mam na ciebie slotów. Słuchaj. Co ty myślisz, że ja będę cię do końca życia nosił? Pora opuścić bezpieczny, no, przytułek.
W sensie tankując, najlepiej, najbardziej zaawansowane AI w grze. No. Patrz, jak bijesz z miśkiem tego ptoka i mi się przypomina sobie, jak nawaliście z Mangim. Co? Nie rozumiem. Okej, my tu mamy kolejny... Nie, czy to jest cmentarz? Nie, to jest cmentarz, dobra. Ja myślałem, że tutaj jakiś kolejny biom, a to nie jest. Chociaż... A może jest? To jest kolejny biom. A ty, ale mamy drugą sam... O co tu chodzi? To jest drugi... O, i to jest faktycznie. A tamten to był fejkowy. To bez sensu się ucieszyłem wtedy. Czyli mamy fejkowy las króla świń. Czyli nie króla świń, czyli las pod wezwaniem twojego starego bardziej. Well, a ja mogę przepiekać na zapalniczce. Zapomniałem w ogóle o tym perku. Okej, okay, dobrze wiedzieć, trzeba o tym pamiętać. No wiecie, żeby wykorzystywać w pełni te perki. Możemy też teoretycznie odnawiać poczytalność trzymając miśka w łapie. Nie chcę tego robić, kiedy mogę go wykorzystywać do śmierci i pożogi. Zdecydowanie wolę go wykorzystywać do śmierci i pożogi. Okej, okay, my tu od razu mamy króla i pięknie by się to nawet składało, bo my byśmy się chcieli tutaj rozłożyć. Plecaczek jakiś tutaj sobie zarzucić. Humor gituwa w związku z tym. Możemy już prawie zrobić przybory do szycia, żeby sobie naszego Bernisława uleczyć w razie W. No na pewno dzida. A, teraz mi psycha się regeneruje. Dobra, chodź tu gównianku. Co jeszcze? O Boże, my stack kamienia mamy. Dobra, złote narzędzia, no to jest taki must have. A no tak, przy tej maszynie to ja mogę no, na pewno nie zabić złote narzędzia. Dobra, na pewno musimy ściąć jeszcze parę drzew. Powiedzmy te dwa. Czy to jest średnie? Dobra, nie będę tak cebulił, bo właśnie spędzę więcej czasu cebuląc, które drzewa będzie mi najłatwiej ściąć, tak żeby nie musieć ściąć ani pół kłody więcej niż trzeba. A ostatecznie zajmie mi to więcej czasu niż jakbym ściął pierwsze lepsze, nie? Typowe. W sensie, tak mi się skojarzyło. A, skitu. No tam mieliśmy włączone PvP i się biliśmy po ryjach. Tak było, potwierdzam. Świniaki możemy też rozdrobczyć, o prezencik sobie otworzyć. To też jest nie głupie. Kiedy roadmap, jak go wypuszczą, to będzie. Wow, mam chyba z 3 czy 4 skrzynie, więc... No, jeżeli lubicie oglądać, jak ktoś otwiera skrzynię, a nie wy, to nie wiem, czemu mielibyście to lubić. Ale będzie taka opcja. Więc git. Powinniście być zadowoleni, jeżeli lubicie. Tak. To jest moja myśl najgłębsza. Dobra. My byśmy chcieli ściąć 3. Czy my chcemy je bić? Czy mi się chce je bić? Czy ja chcę tracić życie? Nie chcę tracić życie. Ja kocham żyć. Życie jest piękne. Głodu raczej nie będziemy potrzebowali, bo się nażemy niebieskimi grzybami i będzie luks. Więc wywalonet. Absolutnie. Te przybory do szycia, tak, to jest konieczna, ważna rzecz. My możemy też te kule kastować, o tym trzeba pamiętać. To jest to? Co to jest za spell? Nie, to są chyba obrażenia. A to tanie jest! Dwa za takiego fajnego spella, a to jest przecież dodatkowy damage. Super rzecz, dodatkowy damage. Nie wiem jak wy, ale ja lubię dodatkowy damage. Jestem, można powiedzieć, że koneserem. My chcemy jeszcze, nie chcemy jeszcze tego stawiać. Definitywnie. Nie mogę i tak przyzobić przyborów do szycia. Dobrze, zrobiłem. Jednak zmieniam zdanie i jest w porządku. Póki co idziemy obładowani jak... nie wiem... Myślcie sobie śmieszne jakieś porównanie, a potem się ześmiejcie, proszę. Na 30 sekund. Może być 30... Może być 30 sekund. Wystarczająco. Ktoś może wam powiedzieć, że 30 sekund nie jest wystarczająco, ale to jest bardzo dużo rzeczy można zrobić w 30 sekund bicia obrażeń. Kiedy seria z moda z kolegą. No ogólnie teraz do niego promotorka odpisała i on teraz nanosi jakieś poprawki i ogólnie siedzi nad tym. A ja jutro, pojutrze będę się prawdopodobnie uczył na kolos, na egzamin z techniki wysokich napięć. Bo ktoś może spytać, jakie to są wysokie napięcia. Otóż to są bardzo wysokie napięcia. Powyżej 10. Nie, w sumie nie wiem, jaka jest formalna definicja. Bo ja myślę, że to jest powyżej 110 kV, czyli 110 tysięcy volt. Ale okazuje się, że nie. Nie, powyżej 100 tysięcy. Ale to chyba jest powyżej jakieś 50. To było jakieś dziwne. Moglibyśmy. Nie, na Guardiana też nie musimy. Dobra, tu powinno być bardzo normalne drzewo. Tak wracając trochę na bardziej downstairowe tory.
tu, na tym biomie, jeżeli gdzieś mają być bardzo normalne drzewa, to jest to właśnie tu. Wow, bumerang, cudowny przedmiot. Dziękuję bardzo. Hej, świnko. Nie zrobię tego nawiązania do Walaszka po raz setny. Bez przesady. Wymyślajmy oryginalne żarty, albo nie wymyślajmy żadnych. Znaczy, w sumie nie wymyślanie żartów... Opowiadanie tego samego żartu non-stop nie jest wymyślaniem tego samego żartu. Do jakiej postaci oprócz Maxwella chciałbym drzewko? Vesa. Jestem ciekawy, co u niego wymyślą. No i... Może niekoniecznie drzewko, ale chciałbym, żeby Wes, znaczy Wilson, dostał prawdziwy rework, a nie to, co mu zrobili. W sensie, bo jak on miał indywidualne drzewko, to było fajne, ale teraz jak przecież on... No, mamy dużo Shadow Pieces, bo już chyba z trzeci koń, którego mijamy. Ale jak on teraz jest jedną, nie, chyba jedyną postacią, która nie ma swojego rewalka, a wszyscy mają dostać drzewka, no to to jest trochę cringe'awa. A my chyba faktycznie nie dostaliśmy normalnego drzewa, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Znaczy, dziwne bardzo. Wydawało mi się zawsze, że jedno musi ci się trafić, chociaż tam jeszcze jest las. No tam musi być, no, słuchajcie, to już jest trzeci las, nie? No pewnie, że skrzywdzili Wilsona. No jak tak można? Jezu miły. No to, nie no, tu już widzieliśmy tę część lasu, no i tylko to, to jest. Śmieszne nawet. Ale to nie rozwiązuje naszego problemu. Bardzo normalnego drzewa. No chyba, że ja jestem ślepy. No to jest prawdopodobne, że jestem ślepy. O, możemy sobie jeszcze lecę nazbierać, bo prawdopodobne jest to, że chociaż... Macka? Spodziewałbym się macki, sądząc po... Willow się bała ciemności? Nie pamiętam czegoś takiego. Willow się nie bała ciemności. Wolfgang się bał ciemności. O. Tak patrzę po maskach i nam poczytalność, dlatego teraz tak zwróciłem uwagę. Nie. Gdzie baza? W ruinach. Taki jest plan. Mamy specjalny seed, który... Dzięki któremu nie spędzimy połowy serii biegając na trasie ruiny, nie ruiny. Co sprawi, że sama seria będzie nieco przyjemniejsza, a jednocześnie będziemy mogli zamieszkać w tak przyjemnym i luksusowym miejscu, jakie są ruiny. No dobra, no to pójdziemy na... I tak musimy iść na biom niebieskich grzybów, tego nie skipniemy. Więc dobrze się nawet składa. No ale czuję się oskamowany na bardzo normalne drzewo, chociaż... No nie. Aha, jeszcze jeden las bez kitu. Powinienem zamknąć mordę tak na przykład, bo jeszcze nie znaleźliśmy przecież ostatniego lasu. Gdzie może być las ostatni? Jak tak myślę i nie wymyślę. Mi się kojarzy, że ten las lubi być za biomem z pszczołami, ale to taki bardzo luźny strzał. Tu byliśmy? No tu byliśmy chyba. Okej, co ustalmy fakty? Tam są biomy skalne, to tam nic nie ma. Czy... Nie... Za mozaiką? Chester? Po co mi Chester? Nie potrzebuję Chestera. Nie, tam raczej nie. Jak król świn nigdy nie graniczy tak bezpośrednio z lasem, mi się wydaje. Jeszcze raz się zastanawiam, czy nie gadam głupot. Ale chyba nie. Znaczy to właśnie czasami są wyjątki. Czasami świat dostaje smelgla i nie wiadomo w ogóle, o co mi w sumie wchodzi. Ale czy to jest taki przypadek? Czy to jest mozaika dalej? Nie, to jest zejście pod cave'ów. A to są biomy chyba startowe, które nam ucięło. Ale jednak są. Czy my chcemy coś jeszcze z powierzchni? Mamy wszystko. Można powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem w galaktyce. Nie, czekaj, nie mam bardzo... Nie jestem szczęśliwy. Ty, to wygląda jak mozaika. Nie, dobra, to tylko most pociął. Jest taki nieregularny dosyć. Dobra, nie wracam po Chestera. Nie potrzebuję Chestera, skoro i tak schodzę pod ziemię. Nie jest mi on potrzebny, absolutnie. Ale potem będziecie mogli się ze mnie śmiać, jak będę was pytał, o gdzie jest Chester, chłopaki, weźcie mi podpowiedzcie. A będziecie mówić, a plułeś Polaku! Będziecie tak mi mogli oficjalnie mówić. Czego... Tak, teatr, full drop. Nie, ale chyba mogą siąść przy bolu do szycia, nie? Czy nie? Mi się wydaje, że mogą przyjść przy bolu do szycia z teatru, więc no jak siądą, no to super. Czy my chcemy zbijać bizony? Nie, nie chcemy, bo ja myślałem, że będziemy musieli ze względu na to, że bizony są jedynym składnikiem, który jest potrzebny, żeby wytworzyć sobie kolejnego Bernisława, który nie jest jednocześnie w podziemiach, a to Ashley jest. To Ashley my chcemy wytwarzać. Ale nie. Chwilę, chyba się gubię trochę.
Aha, bo deszcz zaczął padać. Bez kitu, patrzcie. Ile my tu mamy Shadow Pieces? Ja mam wrażenie, że my z 5 ubów już znaleźliśmy. Ten świat jest naprawdę niesamowity. Ktoś przeturlał względem. 1 złotego. Dzięki ktoś. Ile łącznie zarobiłeś ze swojego kanalu? Ile średnio zarabiasz za jeden film? No ja ostatnio sobie patrzyłem, to sąsiad zarobił zawodne 20 zł, więc film, który montowałem przez rok, zdecydowanie oddał, nie? A co jeszcze? Tak średnio za film? No to właśnie zależy, no bo ogólnie z filmami u mnie jest tak, że one na początku nie robię raczej dużych wyświetleń i ja raczej jak robię film, to nastawiam się na wyświetlenia w dłuższej perspektywie. Jak sobie zobaczysz na mój kanał, to tam nie ma... Jakby stare filmy robią po 100 tysięcy, ale to nie jest kwestia tego, że ja kiedyś każdy film robił 100 tysięcy, a teraz żaden mój film nie robi 100 tysięcy. Tylko to jest kwestia tego, że teraz jakby te filmy nabijają te wyświetlenia powoli i w czasie. I właśnie, no nie wiem, no taki 5 ciekawostek z Donsterwa ostatnio sprawdzałem ten film, jak on, co on tam robi. Bo ostatnio bardzo zacząłem zwracać uwagę na Watch Time, bo widziałem film, gdzie pan Mr. Beast, wielki youtuber, filantrop, a ja potrzebuję pigskina, nie zapominajmy o tym. Mówił o tym, że jeżeli filmy robią Watch Time poniżej 70%, to jest cringe. Ja tak zacząłem przeglądać i u mnie nic nie ma powyżej 70%. Nie, ja mam bez sensu, zacząłem zbierać lol. Ty, ale patyki akurat by się przydały. Dawaj mnie to. No i on zarobił tam 200 za 200 tysięcy wyświetleń. Ale to jest krótki film, nie? 3 minuty. Cześć, znalazłem cię przez poradniki do Oksy i chcę ci podziękować, zaraziłem się wręcz tą grą. Przyznam się, że obecnie streamuję prawie dzień w dzień Oksy i nie umiem przestać XD, pozdrawiam. Nie, Oxygen to jest wspaniała gierka, możemy sobie jeszcze ambelków to zbierać. Jak siądzie czasami i ja pierdziel, to jest magiczne, ale właśnie do Oxygena trzeba mieć mood. Bo ja ostatnio nie mogę w ogóle go znaleźć, to smutno mi wręcz w związku z tym, bo kocham tę grę. Ale no jakoś tak mi nie siada ostatnio. Dobra, robimy tutaj teraz apokalipsę. Dobra, dowalamy im, żeby na pewno wszystkie spłonęły. I rozpoczynamy proces gaszenia. Żeby wszystko, cały biom nie spłonął, nie? No to nie miało tak działać, że przypadkiem ten ogień się nie rozprzestrzenia, bo ja mam tego perka, żeby on się nie rozprzestrzeniał. Ja nie rozumiem za bardzo, co tu się dzieje w sumie. Ale niech będzie. Dobra, nie, w sumie dużo nie udało się tego zebrać. No tak, bo ja 8 dusz przecież wywalam na samo odpalenie. Na samo spalenie ich dup. Dobra, czy tutaj są chłopaki? Tu są chłopaki. Nie no, ale ty, bo ja muszę uważać na HP. Zdecydowanie muszę uważać na HP. Dobra, możemy ich tu jeszcze podręczyć. Dobra. Zacznijmy gasić może. Czy ja gaszę moby, koło których przychodzę w ten sposób? Chyba tak. Dlatego część może nam umykać, bo ja je gaszę przez przypadek. Nakaze mnie wręcz. Dobra, ja powinienem... To się powinno robić z pancerzem na łbie, okej. Okay. To jest istotna informacja. Chodź tu. Absorbuj bankę. Dobra, dwa staki nam starczą membelków w zupełności. Jeszcze bym sobie tego miodu dozbierał, bo miod to też jest fajny zasób. W sensie, no to trochę, żeby tego heala jeszcze złapać, no bo strasznie się wyseliśmy z życia. Nie, na potrzebę. Słabo tu jest z tym żyćkiem. A tak to w tym życiu bywa, że czasami jest w nim słabo. Wielki fan bobrów przeturlał 1 złotego. Le bobel. Cześć, myślałeś kiedy, aby wygenerować sobie okrągły świat, tak jak na serii bez zbroi, i wybudować bazę na środku, na łódkach albo dokach. Czy wolisz nie modyfikować światów na tych seriach? Zaczyna teraz mamy seedowany, nie? Więc... Nie, znaczy... Budować bazę, można taką, zawsze chciałem zbudować bazę na łódkach, która by była jednocześnie karuzelą, ale to jest dużo roboty. Żeby w ogóle taką, słuchaj, karuzelę rozkręcić, no to nie jest prosta sztuka, nie? Trzeba coś robić do momentu, trzeba gdzieś żyć. Więc to nie jest proste, żeby to za coś takiego się zabrać, ale myślę, że to może być pomysł na jakąś kolejną serię, w której nie będziemy wiedzieli totalnie i nie będziemy mieli pomysłu na bazę. O, chwilę, bo ja teraz głupotę zrobiłem straszną. To powinniśmy przepiekać, bo przecież przepieczone odnawia 2 punkty życia więcej, a nam z życiem trochę nie po drodze aktualnie. Po co o tym? Przecież mechanicznych będzie ich pełno. Z emberów? Z mechanicznych nie dostaje się przecież emberów.
czy wstaje. No dobra, ale zapas mamy. Dobrze jest. Oglądałeś Freestyle syna Muniarza? Polecam jego wels. Moja mama mówi do mnie, synku, bo jest mi synem. Coś mi się przypomina. O, jeszcze kawa mam. Zatem mówicie, że się dostaje. Zupełnie. Jakbym się pomylił. Niesamowite. O cholera jasna. Opaki, dajcie... Nie, nie odpalam teraz podpalenia, bo one mnie dojadą. Bo pszczoły biją 10 życia, więc jakby to nie jest problem. Ale one już biją trochę więcej, więc tutaj lepiej się wycofać. A my i tak musimy tutaj jeszcze wejść. Ale najpierw musimy się z maszyną złożyć. Więc... Sorry, że trochę przez nos oddycham, ale jeszcze się w pełni nie wyzdrowiałem po choróbsku. I niestety tak z choróbskiem jest, że się nie... No, słab, nie lubię chorować. A właśnie cały luty praktycznie choruje, jak ktoś może powiedzieć. I to jest zupełnie prawda. I wiecie, dlaczego ja wytworzyłem taki plecak? Okej, nie jestem zbyt kompetentnym youtuberem, definitywnie. O czym mówiłem? A, że... Ja mam teraz taki cykl chorowania, że ja przez tydzień zdrowieję, czuję się lepiej, w końcu czuję się już git, a potem idę na rower i potem znowu mnie rozpierdziela, bo ogólnie jestem wielkim fanem pedałowania. Hehehehe, badumc. Już powiedziałem ten żart, już wy nie możecie. Więc jestem wielkim fanem i no tak, cały czas sam sprawiam, że potem choruję, nie? A gdzie ja mam Burniego? A mam tu git. Gdzie mam siekierę? Siekiera jeszcze powinna być. Nie wiem po co mi ognisko, ale jasne. Ja cały luty to współczuję do roku choroby. O! Nie, cały styczeń. Po co zjechane żarty nie są z... co? Tak, dropią. Taki jest plan, żeby je dojechać. Okej, ja potrzebuję jeszcze latarni. To jest jeszcze jest jedna rzecz i będziemy mieli chyba wtedy wszystko, absolutnie. Bo my na samej tym dziadostwie nie uda nam się za dużo zdziałać. Słuchaj, cały rok chorować to jest naprawdę przewalona sprawa, hehe. Ale no. Co... No, tak. A jeszcze mi się kurtka taka rozerwała. Taką fajną miałem właśnie, która bardzo dobrze chroniła przed zimnem. Jakby normalnie, jakbym latem jeździł, się czułem w niej. A mi się rozerwała i właśnie chciałem ją zawieźć do domu, żeby mnie mamusia zszyła, kochana. Bo ja sam bym mógł, ale ja bym gównia nie zrobił. To jest więcej niż pewne, bo ja nie mam zbyt dużo expa, jeżeli chodzi o ładowanie w szycie. Więc chciałem, żeby mamusia zrobiła. I byłem w Bydgoszczy nawet i imagine, że zapomniałem wziąć kurtki. I no, mamusia mi nie zszyła, bo nie miała czego. No, klingę. Okej, zeżyjmy coś, bo my mamy strasznie dużo rzeczy. I fajnie by było, jakbyśmy hacza znaleźli. Nawet powiedziałbym, żeby to nam trochę dupę uratowało. Okej, my nie możemy wywalić tego przedmiotu, bo on jest nam też... Jest kolejny przedmiot, który będziemy trzymali w łapie, jej! Nie no, musimy mieć dużo niebieskich grzybów. Bez tego nic nie zrobimy, bez tego nic nie zdziałamy, ale mamy naprawdę jesteśmy zawaleni stafem. Masakrycznie. Naprawdę. Halo. Dobra, jeżeli nie znajdziemy hacza, to będzie tragedia. Musimy znaleźć... Nie zbierajmy teraz, bo my idziemy jeszcze po żywe kłody, tak? Boże, to my w ogóle się z tym nie wszystkim nie pomieścimy. To najpierw schodźmy po żywe kłody. A potem wyzbierajmy grzyby. To nawet wywalimy, żeby nam nie gniły, bo w ruinach, jeżeli jest jakiś moment, który jest zły, to jest właśnie moment, w którym kończą się żywe kłody. Nie żywe kłody, tylko ten przedmiot. No, wiecie. Niebieskie grzyby się kończą, to jest wtedy przesrane i właśnie no, najlepiej, żeby miało jak najdłuższy termin przydatności do spożycia. Jeden z moich ulubionych perków Equid jest to, że ze złota można craftić i chomu i narzędzia. Kami też się bierze czysta oszczędność miejsca. No. Znaczy... Ja jeszcze nosiłem krzemień, bo krzemień jest na dzidę potrzebny. Aha, ale wtedy nie korzystasz ze złotych. No. Nie, a złoto też musisz nosić. To nie rozumiem. A ja kasku nie wytworzyłem. No tak, bo robimy nodamagę. Znaczy nie nodamagę. Dzięki LP Pro za 4 miesiączki. No damage to nie będzie, nie ma szans, ale no, najlepiej, żeby było jak najmniej obrażeń, bo inaczej dostaniemy popysku od życia. Dobra, słuchajcie, musicie teraz krzyczeć. O, jest! Dobra, nie musicie, nie krzyczcie. Czy jak go podpalę, to co się stanie? To będzie na plus czy na minus? Dużo się nie zmieniło, to by nie dało nic.
Za to chodzi jak debil. Co mnie uderzyło? Gestalt. Mój Boże, ty staż faktycznie się długo pali. Dobra, straciłem debuffa do speeda. Opie! Opie! Nie wkurzaj mnie nawet. Zamierzam pan... Ja pana dojeżdżam w tym momencie, a pan... pan daj mi pan spokój. Okej, okay. Dwie kłody, spoko. Dwie kłody to dobra ilość. No i co jeszcze? Tak z dwóch, trzech dobrze by było. Chociaż w sumie to my potrzebujemy mniej kłód teoretycznie. Bo wystarczy, że my przecież wykorzystamy te gwiazdy, nie? Mamy tego pelka na gwiazdeczki, możemy sobie pyknąć. O, zobaczyć. Ty, jaki to ma lęcz! Ładnie, ładnie, fajnie, podoba mi się. Na pewno na Guardianie chcę rzucić w takim razie gwiazdeczkę, to jest taki pewniak. Tylko, że no, zobaczcie, ile ja mam miejsca. Uwaga, odpowiedź. Ile mam miejsca? Nie mam miejsca. To jest prawidłowa odpowiedź. Witam w dzisiejszym teleturnieju. Nie jest dobrze. Najbardziej upierdliwe istoty. No chyba się nie opłaca ich podpalać, bo normalnie one wychodzą z tych dupków, które tworzą, nie? Najgorzej będzie zbić... Nie, biszopy, wiesz co, podpala się i one wtedy też idą, że dostajesz jedną bułę, jedna buła jeszcze jest do przeżycia. Nie widzę go. Gdzie jest ten dupek? Nie, chyba tylko... Nie no, tylko ten typ. Całej serii bez zbroi chyba nie zrobię. Zastanę się, a nie zrobię. Halo? Aż mi gestalt trafił. No nie widać. Nie wiem, mam biegać po tym biomie, żeby on się spił. Może to coś by dało. To by nie dało nic. Nie wiem, bo ja się boję, że on siedzi w tych ciemnych plackach, nie? O, tam mamy przejście. Jakby ktoś był zainteresowany. Ale ja nie jestem, więc podziękuję, drogi panie. O, on wstał, stary wstał. Jak tam się gra? Jest ok. Póki co robimy przygotowanie, no więc dużo się nie pozmieniało. O, jest, 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 widzę go. A się zlewa dziady. No jeszcze mnie gestalt trafił, nie no, jasne. Dobra, poczekamy aż jeszcze wypuści jednego. Okej, teraz bym uderzył. Kurde, jeszcze mnie traf, jasne. Dobra. Gestalty mnie robią na taktykę. Wizowie, nie... No, spieprzaj. Chcę go uderzyć dopiero po tym, jak wypuści kloca. O! Teraz go wbijamy i bijemy go i zadajemy miliard obrażeń. Prawie właśnie umarłem. Zajebiście rozegrane. 10 na 10. Przeturlał 1 złotego. Jedna kłoda. Ile kosztuje Klink. Zagranie z tobą? Można powiedzieć, że niektóre rzeczy są bezcenne. Hehehehe. Nie, tak poważnie. Mam teraz środek sesji, byczku. Ja po prostu nie mam czasu na takie przyjemności. Więc no. Znaczy nie, środek sesji. Już w sumie prawie skończyłem, ale teraz chciałbym trochę filmów porobić. I dzisiaj na przykład siedziałem chyba z 7, nie wiem, może przesadę, z 3 czy 4 godziny i sobie pisałem film. I krótki strasznie mi wyszedł, bo no, to będzie jakieś 5 minut filmu max. Ale fajne, fajne. Jakby myślę, że pomimo tego, że dużo się nie, nic się właściwie nie zmieniło, to udało mi się dużo fajnych rzeczy znaleźć w danym temacie prędkości. Takich dosyć nieoczywistych. Więc jestem zadowolony. Ty, co mnie uderzyło? Za 50... Nie, to ja go uderzyłem za 56, a mnie trafił gestalt. A bo ja muszę się znowu grzybów narzeć. Ty, kłody dopnął. W sumie... Po co go bije? Dobra, starczy. Musimy iść do Guardiana. Pozdrawiam. To jest ciemno. Tak, to było dokładnie to, co chciałem zrobić. Wyrzucić. Jak ja czasami coś zrobię, to naprawdę masakra. Jaki temat? Prędkość. Prędkość. Ogólnie myślę, że teraz pobawię się w temat najwyższe statystyki. Chociaż nie, chyba najwyższej poczytalności nie będę robił, bo to cringe by był. Ale teraz no, najwyższa prędkość, najwyższe obrażenia. Może jeszcze najwyższa wartość życia i ochrony wtedy, żeby połączyć te dwa, to myślałem, żeby zrobić z tego shorta, ale ogólnie myślałem o tym, żeby zacząć robić bardziej krótkie filmy, bo ja ogólnie, jak sobie patrzycie ostatnio na filmy na moim kanale, no to tak na ogół średnia 8-10 minut, coś takiego. Słuchajcie, jakbym
mi 4 lata temu ktoś powiedział, że średnio mój film będzie miał 10 minut, Umbra przeturlał to jeden ześmiał złotego. Się ze śmiechu. A, jeszcze pytanko, co zrobić po skończeniu roku w dysk? Bo w sumie nie wiem bibosów. I się nudzę, nie mam pomysłów. Bibosów. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Ale co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Że jakby ktoś mi 4 lata temu powiedział, że moje filmy będą tak długie, to bym się roześmiał bardzo serdecznie i umarłbym ze śmiechu. Bo wtedy moje filmy trwały średnio 2-3 minuty, nie? A teraz... I to nawet nie tak, że ja zacząłem, nie wiem, gadać pierwsze 5 minut o tym, elo, mordo, zostaw subka na kanale, to bardzo motywuje mnie do pracy i takie typowe... Bajdurzenie youtuberów, które ma się ochotę tylko i wyłącznie zaspamować prawy przycisk, prawą strzałkę. Ciekawe, czy ktoś instynktownie teraz kliknął prawą strzałkę, jak zacząłem tak mówić. Skąd pomysł na live? Matonox napisał, ej byku, robisz bez zbroi. Ja powiedziałem, ej dobra byku, robię bez zbroi. I robię bez zbroi. Okej, ja myślę, że tyle nam styknie. 38 grzybów. Nie jest to 2 staki, jak pierwotnie planowałem, ale też się nada. Jeżeli dobrze znam dynamikę świata Don't Starve'a, a wydaje mi się, że znam ją dosyć ok, to powinniśmy mieć tutaj dosłownie biom centralny. Zawsze biom niebieski jest, niebieskich grzybów wydaje mi się, że jest bezpośrednio połączony z biomem centralnym. A jak tak nie jest, to będzie mi bardzo przykro i serduszko mnie będzie boleć. No nie, raczej od ilości kawy, którą wypiłem, będzie mnie boleć. Co robić, jak się zabiło wszystkich bossów? Buduj zamek 3D, to jest zawsze zabawne. Ciepła biała czekolada. A będzie najniższa prędkość? To w filmie o najwyższej prędkości powiem, o najniższej, ale najniższa prędkość chyba nikogo. Bo to jest, słuchajcie, niesamowite. Wiecie, jak wolno może się maksymalnie przemieszczać gracz? Okej, obstawiajcie. Jaki procent domyślnego speeda. Domyślnie gracz porusza się z prędkością 6 metrów na sekundę. Nawet ostatnio udało mi się znaleźć informację, jak się przelicza metry na Don't Starve i okazuje się, że wszystko, co podają w Don't Starve, w sensie na wiki, to na ogół prędkości są w metrach na sekundę. 1%, 23%, 5%. Jeszcze nie! O tym chciałem powiedzieć w filmie. Ciekawe, czy pamiętam. Słuchajcie, to jest 0,1%. Nie, tak? 0,9%, przepraszam. Poniżej 1%. Czajcie to? Można tak wolno się przemieszczać, ale to już jest, trzeba umieć bugować grę trochę. Bo ogólnie okazuje się, że istnieje taki błąd, który istnieje, słuchajcie, taki błąd, który sprawia, że jak się przeteleportujesz z pustynnej burzy do lunarnej burzy, to stakuje ci się efekt w ogóle burz i masz jakby dwa razy... Bo normalnie burza spowalnia gacza o 60% i wtedy masz spowolnienie chwilę. 0,4 razy 0,4 to jest 0,16. Czyli masz 16% zamiast 40, nie? No to jest strasznie dużo. Strasznie duże obniżenie. Do tego jeszcze jest przecież spowolnienie od królowej pszczół, spowolnienie od noszenia ciężkiego przedmiotu, spowolnienie od Wonkera, spowolnienie od zapadliska Antliona. Okazuje się, że kostka, słuchajcie, lodowa też spowalnia gracza o zawrotne 10%. I strasznie dużo właśnie rzeczy może... byłem blisko, to prawda. Alek Pietrzyk był chyba najbliżej. Więc sądzę... A bez błędu to ile legalnie można? Co? O co chodzi? Baza w burzy, w burzy. Jak osiągnąć najniższą prędkość? Nie dotykaj żadnego przycisku. Znaczy, no to nawet mam to przewidziane w scenariuszu, widzisz. Nawet mam bardzo wybitny dowcip o tym, że kot leży na chlewie. No, może nie przestanę spoilować każdy możliwy dowcip filmu, który trwa 4 minuty. Bo skończy się jak z sąsiadem. O, hacz! Chodź. Boże, kocham cię, pij ze mną kompot, haczu. Co prawda teraz wygląda, jakbym zajął jeszcze jednego slota, ale tak naprawdę to my teraz zyskaliśmy slota. Życie jest piękne, dziękuję ci losie. Dobra, musimy znaleźć halo ruiny. Tak na przykład. Marmurowej nie możesz nosić, jak masz ciężki przedmiot na... A nie mówiłem, że na marmurową. No i zaspoilował własny film, jest. Willow to moja żona, przetulał jeden złotego. Ciężko, nic nie... Więcej ognia, więcej laserów. Spali ich wszystkich, te URB i X.
Ogień. A mi zaraz siądzie latarnia. 1% był, jest. Było blisko. Ile? Bo to może być dalej. Czy są jakieś gówniane rozstępy życiowe. O co tu chodzi? To może być królik. Na króliki trzeba uważać. No, gdzieś tu jest królik w pobliżu. Spalimy mu dupę i będzie git. Przypomnijcie mi, dlaczego ja znowu się ładuję... Co to jest? Dlaczego ja się znowu ładuję bez... do podziemi, bez pancerza? Przecież to jest czysta głupota. Okej, to nie jest tędy. Skoro to nie jest tu, i to nie jest tu, no to... No jeszcze tu. Jeszcze jest dużo opcji. Dyskryminacja czystera? W sumie to tak. Jakby często jest gówniany w porównaniu do hacza. W sensie... Kiedy na powierzchni nigdy nie ma takiego, że musisz przenieść... Nie, no czasami jest, że trzeba przenieść dużo rzeczy, ale na ogół nie trzeba przynosić dużej ilości rzeczy. Natomiast w podziemiach, jak jesteś w ruinach, to jest bardzo ważne, żeby móc załadować więcej rzeczy, gdy lutujesz, nie? Hacz, mamy więcej slotów hacz po spotkaniu grupy małp i pająków. No właśnie dlatego teraz jeszcze niczego nie przyładowałem i biegam pełny jak stary po świętach. Ruiny lubię się rozpić naprzeciwko archiw, tak? To by sugerowało tam. Ale jestem tu, to już sprawdzę do końca, bo tutaj, jeżeli to nie są ruiny, no to tutaj dosłownie to się teraz skończy. Albo dostaniemy inny biom. Skitu. Fakt, wiecie, że nie znałem tej zasady? Na lato lodowy Chester, no to są fani, to prawda. Chester ma dużo fanów. U mnie tak często jest. Szczerze nie wiedziałem. Coś jeszcze oprócz świńskiego plecaka, kostki i marmurowej zbroi dzięki Devil Gamer. Znaczy tam bardzo dużo przedmiotów zewnętrznych obniża prędkość gracza, bo masz właśnie zapadliska Antliona, noszenie ciężkiego obiektu, masz burze piaskowe, masz burzę lunarną, które można ze sobą zestakować. Co prawda sprawdzałem specjalnie i nie możesz mieć dwóch burz naraz w jednym miejscu, wtedy wysypuje się gra. Ale możesz dzięki pewnemu bugowi, teleportując się z jednej burzy do drugiej, mieć oba efekty spowolnienia. Co jest śmieszne, bo wtedy postać jakby wykonuje normalną animację, jakby nie była w burzy, ale biega z prędkością, jakby była w burzy. Wygląda to całkiem komicznie. Dobra, chodź tu. Pomóż mi, synek. Potrzebuję cię, synek. Nie no, nie śpiesz się, absolutnie. Słuchaj. Ty, drugi jeszcze jest w komplecie. Ty. Aha, i my możemy teraz bić, super. To ja nie wiem, co on robi, on jest niespełny rozumu. Ty jak mi zabierzesz go, kupo mała. Albo duża. Zmienia szybko zdanie. Dobra, poproszę o serdecznie... No to wygląda trochę jak... Kto będzie marnował 9 niebieskich? Znaczy wiesz, w endgame'ie takim mocnym to one nie są zbyt cenne, a my nie mamy żadnych ilości trawy. Beka ze mnie. Patyki chociaż możemy sobie zabrać. Ale z drugiej strony nie robimy kasków, więc to nie jest potrzebny zasób, więc... Są plusy dodatnie i są plusy ujemne, jak powiedział kiedyś pewien wielki polityk. Nie wiem, w sumie nie mam pojęcia, jaki polityk. Więc nie powiem wielki. Bo jeszcze okaże się, że taki student debil powiedział, tak. Właśnie tak. Nieważne. Czy wersja mobilna ma prawo istnieć? Przecież istnieje wersja mobilna. O, mamy. Ty bez kitu. No tak. Mniej więcej, biorąc pod uwagę, że tu jest nadal biom centralny, to by się zgadzało naprzeciwko. Szczerze nie znałem tej zasady. Fajnie, że jest wyciszenie, tylko właśnie pytanie. To jest początek wyciszenia, czy koniec wyciszenia? Kto to wie, ja nie. Małpy? Małpy się poznaje po tym, że tutaj dalnie się mają różne kolory. Taka luźna myśl. Okej, tu trzeba uważać, bo tu są czasami robaki głębinowe. Te robaki głębinowe średnio są. Okej, musimy pamiętać, że mamy tego spela. On jest fajny. Dobra, wyłączaj mi go. Tylko ten spell jest fajnie zrobiony o tyle, że bardzo łatwo jest go wyłączyć. W sensie, że oj, władowałem się właśnie w pajęczynę. Że... Kurde. Ile z pająków tutaj jest? Że na przykład jak Fear Weaver dowali wam klatką na pysk, to wtedy no wyłącza się wam ten spell i musicie czekać, aż wam się znowu załaduje. Więc jeżeli w czasie, gdy jeżeli do momentu, gdy wam wyłączy, nie rozwalicie minionów, no to macie lekki problem, jeżeli opieraliście na tym całą swoją strategię. O Jezu, wiecie co?
definitywnie nie chcę tutaj być w cyklu koszmaru. To jest, wygląda strasznie to miejsce. To wioska jest bardzo taka ambitna. No jest strasznie, też jest ciemno. A to taka moja luźna myśl. Dobra, trochę jaśniej. Właśnie z tą latarnią trzeba pamiętać, żeby ją doładowywać. Ja nigdy nie pamiętam. Zobaczmy, czy tu... To może być przejście? Ale chyba nie jest. W ogóle na pole robaków głębinowych. Ale się już upewnię. Definitywnie tu nic nie ma. Więc wywalamy stąd. Tędy czy tędy? Chyba tędy. No tam mam, tam nie ma wioski. No to przez wioskę to zawsze idzie. Chociaż z drugiej strony na moim głównym świecie mam tak, że mam główny szlak, którym się idzie do ruin, a po boku właśnie jest biom, gdzie siedzi cała wioska na uboczu. Ja w ogóle nie muszę do niej wchodzić. Ja mam chyba ją nawet nie odkrytą na swoim głównym świecie. A ja tam mam 7000 dni na czaskane, więc no. Jaką mam grafikę? RX 5600. Pająki. Boże, na myszce się słabo przechodzi przez pająki. Hollow Knight? Nie, nie oglądałem. Nie ogrywałem tego fanmade. Nie grałem tego. Ktoś może spytać dlaczego? Otóż nie chciało mi się. Chociaż pograłbym sobie w Hollow Knighta. Jezu, ale Koloseum Głupców mi się podobało. Fajna mapka była. Dobra, tu mamy dalej coś. To może być tu. W sumie chyba ta legitna wioska zawsze teraz tak wymyślam, ale wydaje mi się, że to już może być reguła, którą właśnie teraz tak zauważyłem, że zawsze jak jest właśnie ta właściwa wioska, to ona zawsze ma taki półbiom obok. Właśnie ten półbiom, jak się go zobaczy, to chyba powinno się wtedy i powinienem od razu do tej wioski lecieć. To jest taki, wiecie, symbol. To jest tubyku. Fiel czy Celestial? A jak sądzicie, co najpierw zrobić? Fiel, w ogóle dobrze nam cykl koszmaru siadł. Co najpierw robimy? No coś... No często coś takiego jest. No właśnie, wydaje mi się, że to może być taka właśnie wskazówka. Ale... Ojoj, ale mało. Dobrze, że nie napełniliśmy hacza, bo byśmy już nic nie mieli w haczu. Ale wyobraźcie sobie na cyklu koszmaru, jak to wszystko się wkurzy, zaatakuje Berniego, a my klaserkiem. Nie będą wiedzieli, co ich trafiło. Czy ja mogę jakoś... Bo my mamy już duży ogon. Czy ja mogę się ich pozbyć? To mogę je podpalić. No, to może być bardzo okej. Okay. Bardzo okej, okay. To chyba nie jest poprawna składnia. Chociaż z drugiej strony okej jest takim mocnym zapożyczeniem. Najpierw... No w sumie dawno nie robiliśmy Fuel Weavera najpierw. Jakby ostatnio cały czas się fokusujemy na tym, żeby najpierw zbić Celestiala, bo na Wickfleet najpierw biliśmy Celestiala, na... O, siema siedzący Shadowku. Małpy? No małpy, git. Czyli możemy go napełnić. Okej, okay. Go możemy wywalić. Chociaż nie, uspokój się, gówniarzu. Chodź tu. Dobra, my chcemy to wrzucić, tego nie możemy, to... Okej, okay, musimy iść prosto na Guardiana, bo mi się zaraz mięso skończy. To... Kill off to jest ważna rzecz. Drugi stack embelków. To było dokładnie to, co chciałem zrobić. Dobra, czyli nie można chować embelków. No kto by się spodziewał? Jak się okazuje, nie ja. Okej. Okay. Anyway, musimy znaleźć Guardiana, bo serio mi się mięso zaraz zgnije się. Czy to jest Atrium? Nie. Tak, definitywnie Atrium. Jak nic. Cudownie. Tu pankietę w elektryce. Nie, już wybrałem. Było powiedziane... Celestial najpierw, bo ma się brightshade'owego staffa na Fiela. Ale nie chcę używać brightshade'owego, chcę używać lasera na Fiel Weaverze. Okej, okay, czy tutaj będziemy mieli, z całym szacunkiem, szybko chciałbym się tylko dowiedzieć, czy gdzieś tutaj nie ma... Nie wydaje mi się, żeby tu był Guardian. Okay, tu nie ma mechanicznych nigdy. Jak to jest Guardian, to normalnie... No nie jest Guardian. No Guardian. Słabo. To możemy pójść na tamte bishopy. Chyba zrobimy sobie po prostu już nowego i będziemy musieli tutaj przesiedzieć jakiś czas. No to cóż. Chociaż on jeszcze chwilę wytrzyma. Chociaż na nowy bishop, na bishopy już możemy sobie wziąć chyba nową pałę. Pała samograła będzie zaraz. Chyba we mnie tutaj fireballa zarzuć.
O, i widzicie, od razu widzimy, co jest. Sobie teraz tu odejdziemy. Ty, 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 synek, do spania! Do spania. Ja cię nie biłem. Ja tylko podszedłem i ci oświeciłem świat. Jestem twoim światłem. Uspokój się, nie bij mnie. Kurde, teraz drugi się na mnie rzuci. Trzymajcie mnie. O, na tego debila się rzucił. Ty, ale on się w ogóle nie nagryje. One są terytorialne. Willow to moja żona, przeturlał jeden złotego. Nie, one są chyba na mnie jest. Co ty gadasz? Willow jest świetna do czyszczenia cyklu, po prostu wywal Burniego, jak cię to tałataństwo goni, a potem spal ich na popiół. Dobra. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje, szczerze mówiąc. Jestem bardzo bambuzlet. Nie mam pojęcia, jakim cudem ja nadal żyję. A ja właśnie chyba próbowałem podpalić Shadowa. Zajebiście wyszło. Nie. No udało się, no, ale on tak przytankował mordą, że on zdradził większość życia swojego, nie? No sakra. No dobra, no to mamy tutaj. W sumie rzucanie tutaj światła to może nie być nawet głupie. Chociaż mogło się mi nie zabierać psychy, bo chciałbym trochę tej psychy, żeby mi odpuścili chociaż. Anyway. Muszę tak zaraz się nauczyć, bo ja mam już złe sobie nawyki wyrobiłem, że ja klikam, że ja zdejmuję ręcznie, a nie klikam na jakiś inny przedmiot, żeby sobie wyekwipować. Więc mam złe nawyki. A ty powinieneś jeszcze biegać, synek, co ty żeś zrobił właśnie? No dobra, może być, nie kłócę się. I będzie uspokojony, a ja mogę sobie tutaj bić te shadowy normalnie. Nic się złego nie stanie. Gdzie jest ten Deckl? Tu jest. Nie widzę go za bardzo. To jest problematyczny aspekt. Jak się nie widzi swojego przeciwnika. Pokaż drzewko, proszę bardzo. Co sądzisz? O, Shadow! Przyznaj, byłeś z nim w zmowie. Na pewno byłeś z nim w zmowie. Ja myślę, że definitywnie. To był zamach na moje życie. Mhm. No dobra. Shadowki to wiecie, to nie jest wyzwanie za bardzo. O. No, przynajmniej sobie paliwo nafarmimy. Kolejny plusik. Nie za duży. Dobra, pal. Nie, aha, bo my za nich psychę nie dostajemy. Zrobić test, jak zrobiłem wszystkich bossów. Buduj zamek! Zamek jest zawsze dobrym pomysłem, byczku. Czy my chcemy zbierać? Nie chcemy czerwonych kamieni. Chociaż możemy w sumie zbierać, bo w haczu powinny być sloty na niej, na nie, I guess. Najwyżej je potem wyrzucimy, nic się złego nie stanie. Dobra, bo my mamy tutaj... O, ale fajny! Civic tak zwany. Czy my chcemy kable na złoto? Nie. Mechanicznych też raczej nie będziemy chcieli zbierać. Mechanizmów, bo mechanizmy nie są zbyt potrzebne. Chociaż w sumie... Teraz się zastanawiam, czy przypadkiem... czerwone kamienie, których nie zbieramy, też nie są w ogóle potrzebne nam, nie? Kiedy wchodzę na powierzchnię... No słuchaj, dopiero zszedłem na dół. Nie, jeszcze trochę mam tutaj czasu raczej. Tam coś było? Ja tu lecyt wrzuciłem, bez sensu. Żeby wrzucać tu lecyt do hacza. No ale dobra, niech będzie. Pomysł na przemianę czas tak, gdy dasz mu 9 marmuru podczas pełni, to zyskuje możliwość przenoszenia jednej figury. Ja myślę, że mógłby wtedy zyskiwać jak już to jakiś pancerz na przykład, bo marmur no to takie bardziej mi się z pancerzem właśnie kojarzy i z ochroną, nie? Tak trochę klejarze lubią działać na zasadzie skojarzeń właśnie, co się im kojarzy z jakim danym przedmiotem. Więc na przykład mógłby wtedy działać jak taki mniejszy Berni, że miałby 1000 punktów życia, a po prostu 50% redukcji obrażeń i do tego strasznie dużo czerwonych kamieni. I do tego by na przykład agrował moby na siebie, nie? Żeby się rzucały na niego domyślnie. Byłoby to fajne, myślę. Dobra, Berniego możemy... W sumie ja powinienem ogólnie cały czas z nim biegać wypuszczonym. Według mnie. Bo on się wtedy regeneruje swoje życie, chyba że traci je na Shadowach, jak Deckel ostatni. Ale mam nadzieję, że tego nie robi. Nie robisz tego? No tak se. Póki co mu się udaje, ale jak długo? Musimy iść jak najszybciej na Guardiana. Kurde, same czerwone dżemy.
Bardzo mi się to nie podoba, coś takiego. Jakby czerwone dżemy to jest najmniej przydatny dżem, jaki istnieje w ogóle, Evel. Dlaczego ty się złożyłeś wcześniej, synek? Mi się wydaje, że ty się... Dlaczego on się złożył? Bez sensu. Nie rozumiem. Obejdziemy dalej. Jedzenie. Mam marchewki. Jakby mnie coś zjechało psychę, to bym się nawet nie obraził. Bo byśmy ze siedzącego Shadowa odbębnili, nie? A wiecie, to zawsze już będzie z tym spokój. I nie będę musiał potem się tym martwić. Więc na plus definitywnie. Ten. O, jeszcze mnie dziabną, trzymajcie mnie. Dobra, nie będę się teraz leczył, żeby sobie psychy nie zniszczyć. Żeby mnie cały czas nie prześladowały skurczybyki, tylko żebyśmy mieli trochę tego czasu. My ten kilo wywalimy do końca, bo my mamy przedmioty na kolejny złoty kilo. Mamy złoto przy sobie. A no w archiwach, znaczy w ruinach, no złoty kilo, no to jest podstawa. Jaki planowany skillset najlepszy? Ale na jaką postać, byczku? Aha, chyba że pytasz, która postać ma najlepsze lanarne perki? Aktualnie, no... Jakby różne postacie stoją różnymi perkami. Na przykład Willow ma bardzo fajne perki z wybrania strony. Ja nie wiem, czy ja nie chcę niszczyć. Dobra, z misiem damy radę. Willow ma super perki z wybrania strony. O, no proszę. Ale natomiast już... Ty, gdzie ty idziesz? Natomiast taka... Wigfrid, no ma fajny perk, ale on też nie jest game changerem, nie? Ten perk. O, fajnie, podoba mi się nawet, że bijesz małpy. Natomiast w przypadku Willow tutaj bardzo dużo dają. Wormwood ma fajny, chociaż nie wiem, on też nie ma takiej wybranej strony formalnie rzecz biorąc. On ma takie... Niby tak, ale nie. I w sumie nie wiadomo za bardzo, w którą stronę on tam skręca. Mnie kusi, żeby szczerze teraz odpuścić i właśnie poszukać, i chyba tak zrobimy, że poszukamy najpierw archiwum, atrium, Guardiana. Musimy iść nastukać Guardianowi, widzowie. Chociaż możemy tu sobie akurat zrobić rozpierdziel. Bonjour. Bo co, on tam jakieś gówno robi. Dobra, zwalił je git. Jeszcze jedzonko tutaj nam wyfarmił, bardzo miły misiek. Top tier miśków. Numer uno. Jeszcze sobie mięso. Czy on się na mnie zagruje? Nie zagrywał się, widzicie, kulturalny. Spróbujmy zrobić ten. Nie Fireball, a tylko Burning Frenzy, czyli zwiększenie obrażeń przeciwko płonącemu celowi. Celu. No, mamy zwiększone obrażenia. No, to magia. Boskich kryształów moc. Oświetli nawet najciemniejszą noc. Akurat on nie płonie, więc taki... To akurat klinga trochę. Co one tam robią, przepraszam. On tu jest nadal debilem. Wykorzystajmy to. Dobra. No i mnie trafił. No tak to czasami bywa w tym życiu. Życie trafiają. Dobra, bo ja mam modyfikator damage'a. Typie. A, uciekł. Jeszcze mnie dziabnie? Nie. Dobra, faktycznie widać ten modyfikator obrażeń. 77 biliśmy, a my normalnie bijemy z 60. Więc nas, no faktycznie dopią emberki. To jest, nie spodziewałem się, bo ja tak pomyślałem analogicznie względem Vortoxa. Vortox nie dostaje dusz za mechanicznych. To, że dopią te emberki, to jest dla mnie trochę dziwne. Ale okej. Okay. Okej, okay, nie możemy stracić zapalary. To jest strasznie ważny przedmiot. Bo jest dosyć zabawny. W sensie, no moglibyśmy używać pochodni, ale pochodnia... Właśnie nie wiem w sumie, czy nie byłaby lepsza. No na pewno ma mniejszy ilość użyć, a my same czerwone, o co chodzi, bez sensu. Dobra, fajnie tutaj zostało wyczyszczone, podoba mi się, dobrze chłopaki zabili. Kolejny czerwony klejnot do kolekcji. Ha, wiem po co w takim razie trawa takiemu Polakowi jak ja. A ja mógłbym się wyleczyć na przykład. Chwilę, bo biję się. O, biją się. Okej. Okay. I bijemy typa. Dawaj, bijemy go. Bronisławie. No, chłop nie wiedział, co go trafiło. No, definitywnie. O, jeszcze jeden. Aha. O, jeszcze dwóch! Oj, grubo. Grubo się zrobiło. No, Bronis nam zaraz padnie.
Daj mi go, dzięki byku. No, tam była jeszcze jedna arena definitywnie. W ogóle nie zauważyliśmy. Okej, okay, ja bym chciał cię uszyć, szczerze mówiąc, byczku. No, jest na strzała. Dobra, chodź tu. Bierzmy sobie belki. Chodź tu, typku. My go uszyjemy teraz. Całe szczęście, że nikt nam jeszcze niczego nie ukradł. I mamy z powrotem 100% miśka. Nie, tak naprawdę jeden przybór do szycia i... Wy widzieliście, ile on przecież nam przyjął obrażeń za jedno użycie przyborów do szycia. A przybory do szycia, o ile są dość cennym przedmiotem i zawsze ma się... Znaczy, nie wiem jak wy, ja zawsze mam do przyborów do szycia taki szacunek, jak po prostu, że to jest cenny, ważny przedmiot. Tak, nie jest on drogi. Okej, okay, tu jest więcej tego. Ja pierdzielę. Okej, okay, oni tutaj trochę pozjeżdżali. A co tu jest? Okej, okay, czyli tu jeszcze jest Bishop. Okej, okay, polubiłem się z Fireballem. Mhm, definitywnie. Ejka. Ty nie trafił go, trzymajcie mnie. Dobra. To tu jeszcze jest niepełnosprytny? Ja tu widzę zielone dżemy w końcu. Niemożliwe. Oj, nie jest bezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie! Byliśmy na strzała przez chwilę. Okej. Okay. Nażyjmy się grzybów. Psycha. Nie ma chrzanić psychę, życie. Ile 18 grzybów. No nie no, my tutaj taki bardzo niebezpieczny. Mi się wydaje, że rejony właśnie wyczyściliśmy. Mhm. Nie ucieknie mi. Znaczy mi ucieknie. No i uciekł. Ty, jaj, mnie dziabnął. Dobra, dokończ go, Bernisławie. Dziękuję serdecznie. Bardzo miły pan jest. Dobra, chyba wszystko, co mieliśmy z wytłuc, to wytupliśmy. Mogituwa. Ale trochę grubo było w pewnym momencie. To mogło się źle skończyć, nie? Ale pierwszy... Hej! Pierwszy żółty! Dobre tempo. Dobrze chłopaki robią. Powinienem już się... Fireball Superplexa używałem kiedy... No nie, szczerze mówiąc, ja myślałem, że to będzie useless, a fajne jest to, bo on jest tani. Nie, my tak naprawdę nie tracimy, cały czas to co zyskujemy idzie nam na Fireball'e i na te modyfikatory obrażeń. A... o, super. A Fireball'e, no to jednak to jest to trochę co ma ten WX, czyli po prostu kontrolę tego co się dzieje na arenie. Co prawda WX też przy okazji nie... weź, o, zabrałeś mi psychę. Zabijecie. Okej, okay, bijmy tu lecyt. Nie chcesz te hełm zrobić? Wiesz co, na tym polega wyzwanie, że robimy bez pancerza. No ja bym wolał biegać z hełmem, oczywiście, ale tak jest trochę śmieszniej. Okej, okay, nie możemy iść na... musimy iść znaleźć jak najszybciej Guardiana, jak na moje. Fajnie by było przed cyklem koszmaru. Ksony Marony przeturlał 1 złotego. Dzięki, Xanjony. Mam pytanie, co brać na Gorę z Ruin i dlaczego nie zbierasz pomarańczowych gemów i po co zbierasz czerwone? Pomarańczowych dżemów się nie zbiera, bo one są na pomarańczowy amulet i pomarańczową laskę. Ja pomarańczowej laski nie wytworzę, bo nie mam Walking Kane'a. Pomarańczowy amulet... nie jestem fanem tego przedmiotu. Poza zbieram czerwone, wiesz co? Bo tak było ich dużo, że aż żal nie zbierać. No, tu nie ma żadnej większej strategii, żadnej gry umysłów. Po prostu... No faults, just vibes. Just vibes. Nie umiem mówić po angielsku, przepraszam za wszystkich, którzy znają więcej niż jedno słowo w tym szlachetnym języku. Nie no, w sumie... O, tu jest... Rzadko trafiam na ten biom. On jest taki dosyć... O, hej. Mm-hmm. On teraz... Jest... Nie uderzy nas nawet, bardzo miło z jego strony. Widzicie, gentleman. Definitywnie gentleman. Najlepiej jest, jak tak patrzę na bishopy, to... podpalać je w momencie, w którym one wykonują animacje. Bo wtedy jak one wykonują te animacje takiego mrużenia oczu, takiego właśnie agrowania się, to wtedy one nie atakują od razu po niej, tylko już przechodzą potem do paniki, jak się je podpali. Natomiast w momencie... strasznie dużo świateł, nie podoba mi się to. Natomiast w momencie, w którym my podpalamy je od razu po podejściu, nie, to one nie wykonują tej animacji, tylko od razu zaczynają walczyć, więc jakby odczekując, uzyskujemy lepszy rezultat, niż jakbyśmy nie odczekali. Dobra, chłopaki, bo tutaj zaraz będzie grubo. Ja wolałbym się przesunąć bardziej... O właśnie, no nie no, widzicie, to te trzy światła już nie są w naszym range'u, nie? Będzie lepiej na pewno. Możemy teraz pomóc miśkowi trochę.
Jacksony Marony przeturlał jeden złotego. Fajny nick, podoba mi się. Mogę poprosić o unmuta na czacie. Znaczy one są czasowe na ogół, nie? Więc to 5 minut, ile to może. Ile mu daliście, moderatorzy wy moi? A ja właśnie zrozumiałem, że ja przecież potrzebuję trawy na patyki, na młotki. A ja młotuję przecież Mateusz wszystko, jak przeturlał leci. Jeden złotego. Dzięki Mateusz, serdecznie. To mój pierwszy donatę dla CBKier, pozdrowisz. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam, Mateuszu. Mateuszu! Pierwszy donate to jest... Nie, w sumie... Nie wiem, czy to jest wielkie przeżycie? Ja dawno nikogo nie donate'owałem, ale... No to kwestia tego, że ja teraz przerzuciłem się bardziej na seriale, a nie streamy. O. On się już przeagrował? O, on teraz nas trafi raczej. A jednak nie. Może jednak gadałem głupoty? To też jest prawdopodobne. Dobra, dojechać typa. No, ale dziękuję ci serdecznie, Mateuszu. Obyś żył długo i szczęśliwie. To chyba jest takie pozdrowienie w starszym stylu. Nie takie, nie jakiego byś się spodziewał, a fajnie, kiedy... Znaczy, dzieją się dobre rzeczy, które są niespodziewane. Czy pozdrowienie jest dobrą rzeczą? Subiektywne. Ale no, na pewno nie jest złą rzeczą. Czy można pozdrowić kogoś w negatywny sposób? Nie wydaje mi się. Okej, powinniśmy się wstrzymać. Na pewno ze zbieraniem tych gównoklejnotów. Co ty bijesz, typie? Shadowa jakiegoś. Dobra, anyway. Bise, mamy jeszcze 4 użycia naprawiaczki. Jakby, jasne. Sure, why not? Masz to, to wywalamy. Okej, i oficjalnie już mamy pełny tulecyt w haczu. Okej, tutaj będzie trochę walki, więc możemy poczekać, bo to też tam świeci, nie? No, też dobrze więcej wiedzieć niż mniej wiedzieć. To jest na ogół dobra zasada. Ja nie lubię walczyć z shadowami, gdy jeszcze on. Znaczy fajnie, jak przyjmuję jednego shadowa, nie? I mamy właśnie taki podział obowiązków, jak w porządnej polskiej rodzinie, ale w momencie, w którym on przejmuje shadowy i ja nie wiem, czy te shadowy się na mnie rzucają, czy na niego. I na ogół one się rzucają na niego. Ale jak my jesteśmy bez pancerza, to na ogół nie jest wystarczające. Ja potrzebuję pewność. Nawet fajne kryształki. Da się obrazić. Znaczy wiesz, możesz po prostu kogoś obrazić. Ale czy da się pozdrowić obraźliwie? Pozdrowić obraźliwie. O, wiem, jak można kogoś pozdrowić obraźliwie. Obyś przestał być w końcu taką pierdołą życiową. Można tak kogoś pozdrowić obraźliwie. Chociaż to też już jest takie... Niby życzysz dobrze, ale wiadomo, o co chodzi. No, można by to bardziej schować. Te negatywne intencje. Nie wiem. Nie mam pomysłu. Nie jestem kreatywnym człowiekiem. Można by pomyśleć... Ty pierwszy niebieski klejnot, XD. Można by pomyśleć, że jako, powiedzmy, przedstawiciel branży kreatywnej jestem kreatywny. Otóż nie do końca. Znaczy, z pomysłami to jest tak, że one przychodzą w najmniej oczekiwanym... Pewnie mieliście kiedyś pomysły. Obstawiam, że wiecie, o co chodzi, że jakby żyjesz i to no, po prostu nie da się tego wymusić, nie? To jest taki piorun. To uderza tak jak z jasnego nieba niemalże. Dobra, my chyba znaleźliśmy Guardiana. Bo nie wiem wiele na temat tego świata. Okej. Git. Ale tutaj ogólnie mamy biomy startowe i tu jest właśnie wyjście na powierzchnię. No i właśnie o to chodzi w tym świecie, nie? Żeby my będziemy mogli gdzieś tutaj sobie teraz zamieszkać i zbudować sobie baskę. I no, pięknie o to chodzi. Dobra, czy my możemy tutaj przejść? My tutaj wszystko zbiliśmy. O, bulwy możemy sobie wziąć. Mamma mia, życie jest piękne. Możemy sobie jeszcze to połupać. O, tam jest ich dużo, chłopaków. Nie, wycofujemy się. Nie ma co. Nie ma co się ładować. Dobra, bo widziałem już tego shadowa. Miśka mnie bije. Nie bij mi mojego misia. Misiu. Dobra. Złożyłem go. No dobra, może przestanie się rzucać na wszystko jak dekiel. Dekielek od słoiczka. Nie umiem odpuścić, to jest mój problem. Ty, tutaj trawę będziemy mogli wyfarmić. Koks, o to chodzi. A nie świeci? Nie. Znaczy on chyba... Nie wiem, czy w ogóle będzie widoczny w ciemności. Wydaje mi się, że nie. To jest zielony klejnot. Mój Boże. Trzeci. No tak se. Tak se bym powiedział, ale lepszy to niż nic. Dobra, i ogólnie co ja wiem na temat tego świata? To jest świat, którego Valik użył do speedana Guardiana. I co? I wiem, że do tych biomów tutaj
przyłączony jest Guardian, więc będziemy mogli iść teraz nastukać Guardianowi. Więc w związku z tym sądzę, że to definitywnie jest humor Gituwa. Dobra, chodź tutaj, Bronisławie. Pomożesz mi trochę tutaj. Weźmiesz jednego. Ty, dobrze, że go zostawiłem. Wow. Definitywnie dobrze, że go zostawiłem. Dobra, ustawmy się tak, żeby stać z boku. O, dobra, jest git. Dobra, nastukaliśmy im w te ogorzałe mordy. Pięknie. Weźmy tu doładuj. A, mamy stówę, to chyba bez sensu go doładowywałem. Baza na arenie Guardiana? No to jest możliwe. Chociaż myślę, że ja wolałbym przy wejściu na powierzchnię. No bo właśnie o to chodzi, żeby mieć blisko na powierzchnię, nie? Najgorzej to musieć na serii biegać pół miliarda kilometrów, żeby dojść z punktu A do punktu B. A, to nie to. Ja chcę to zepsuć. Przemyk przetrwał 1 złotego. Oj. Ogólnie to nie wiem, czy wiesz, ale oni ciągną hobbitów do Isengardu, drogi Bartłomieju Turbowniku. They're taking the hobbit to Isengard. What did you say? Nie no, klasyk. Jak tu nie znać takiego klasyczka? Fajne takie referencje, lubię takie referencje. No dobra, chyba jeden z najgorszych możliwych wyjść, jakie mogą się pojawić po zwaleniu. Nie, dobra, mogliśmy dostać spluwacze. Spluwacze to jest definitywnie gorsza opcja. Dobra, ale jak widzicie, tutaj jest połączenie i teraz możemy tak naprawdę tutaj wybudować sobie bazę, nie? I jakby nie będziemy mieli daleko, więc to jest duży plus tego miejsca. Nie musimy przechodzić przez małpy. Bardzo duży plus tego miejsca. Więc następny speedrun to speedrun ołtarzu z perłą kebabki. Co? Czemu bez zbroi? Dla beki. Znaczy ogólnie Willow to nie jest duży problem, żeby grać tutaj bez zbroi. Widzicie, że ja tak naprawdę cały czas sobie w miarę dobrze radzę. Bernie fajnie jakby zgarnia na siebie agro większości mobów, nie? Dzięki czemu tak naprawdę no nie ma problemu dużego. Z niedostawaniem na pysk, szczególnie w przypadku Allen. Na dodatek dorzucamy do tego trochę ognia i leci. Okej, tu jest dużo shadowów. Ja wolałbym przy shadowach nie mieszkać. To jest dosyć istotna kwestia. Ogólnie mieszkając tutaj, fajnie by było znaleźć spota, w którym shadowy raczej nie są uciążliwe, ale na pewno chcemy też mieszkać w ruinach. No cholera, to się trochę wyklucza. Dobra, bulwy bym chciał świeże. No znaczy zawsze możemy mieć armię Belni, którzy zawsze będą tam, wiecie, dostawali na pysk. O, se podapałem polik. Polip. Ostatnie 20 minut. No to jesteśmy pod ziemią. Bijemy sobie ruinki. Co jakby dodali morze w jaskiniach? Jestem wielkim fanem pomysłu, żeby dodali morze w jaskiniach. On się zaraz umrze, nie? Chodź tu. Okej, czy on świeci? Jak na moje, nie. Nie, zbyt. No to nawet nie jest to. To nawet nie jest on. Ale dużo tu lecytu. Podoba mi się. Lubię, jak jest dużo tu lecytu. Myślicie, że Belni się jakkolwiek przyda podczas Guardiana? Znaczy, no możemy spróbować, nie? Ale nie wydaje mi się, żeby tutaj były jakieś zastosowania większe. No bo tak naprawdę co on nam zrobi? Możemy w sumie użyć spela i przyspamować trochę spelami. Bo to jest dużo damage'a, można mu zrobić, ale w sumie nie w ostatniej fazie, bo jak on nam, słuchajcie... Okej, trzeba ekipę poskładać, bo przecież oni tutaj zaraz zrobią jakąś głupią pajacelkę. Daj mi jeszcze to. Weź to. Dobra. Oj, Guardian, no to jest gorszy aspekt. Tutaj C-Safe musi polecieć, te maski go wykończą w chwilę. No właśnie, też mi się tak wydaje. Ale możemy jedno życie wywalić mu na pysk. Zróbmy sobie tak. Git. I co dalej? Dobra. Rzuć sobie to i bijemy. Wow, zadałem obrażeń. Nie, za mało miejsca miał, żeby się rozpędzić. Ty, ile ty podchodzisz? Synek! Nie, wkurzaj mnie. Cały Burning Frenzy mi zajdzie. Jeszcze mamy. Widzę, że są jeszcze duże obrażenia. W sumie tu jeszcze jest taka grafika fajna, dosyć informująca o tym.
Dobra, teraz nie będę jadł grzybów, bo mi to zjedzie psychę. Ja wolałbym, żeby shadowy mnie tu jeszcze dodatkowo nie wkurzały. Ty, ale naprawdę długo się pali. Naprawdę jest git. Nie, klasycznie idzie szybko. Okej, bo teraz jestem na strzała. Teraz musimy grzyba zerzeć. Niech się ześlizgnie w tym kierunku. Okej, ja bym zrobił krótkiego pit stopa w celu regeneracji poczytalności. Gdzie tu jest, przepraszam? Dobra, no wychodzimy z walki. Oj, ale kamienie. Wychodzimy na chwilę z walki. Przepraszam pana na chwilę. Ja muszę skorzystać z potrzeby. Z potrzeby spałowania Shadowka. No bo wiecie. Ja to wolę na spokojnie. No bo to jednak boss, no to Noda Magę. Znaczy Noda Magę to dużo powiedziane. No a z drugiej strony jak mi wywali za stówę, to też się nie skończy za dobrze dla nas. Więc tutaj trzeba powolutku, ostrożnie, ale do celu. Miecze nocy będą bardzo spoko. O Jezu, miecze nocy. Ile to jest? 20%, tak? Będzie fajnie. Paladyna Guardiana? No to jest prościutka. Prościutka. A, Fireballa miałem rzucić, bez kitu mogłem. Znaczy ogólnie Fireball... O, akurat tam grzyby zgniły. Fireball nie jest totalnym must have'em. A teraz jest must have'em. Pięknie. On podpala, nie? Czy nie podpala? Nie, bo my mamy tego pelka, że to co my podpalamy, to nie podpalamy. Okej, okay, Burning Frenzy bym chciał sobie rzucić. No, bez kitu nie podpala, git bardzo. Next faza, cudownie. W sumie on też przy okazji świeci dzięki temu. Pomyślałem o tym, a to jest duży plus. Uderzy w to teraz? Może skoczy? A już by skoczył. Definitywnie by skoczył. Może teraz? Ty! Nie ślizgaj się tak. Widzieliście co się stało. Strolował chłopiec. Ja nie wiem co on robi. Odczuwam delikatny bambuzlet. Powinienem był wyłączyć te. Nic nie widzę. To jest problem. To jest duży problem. Gdzie on tam siedzi? Przepraszam. Małyś! Co ty tam robisz? Zdążę go rozwalić, nie? On się tam w ogóle zasiedział się. No dobrze, dobrze dla mnie. Dobra. Dwie macki, dwa uderzenia od macki, ja jestem martwy, więc tutaj też muszę być bardzo ostrożny. To jest mało. Jakby nie mamy za dużo życia, trzeba o tym pamiętać. Nie, ale najgorzej, kiedy ci się Guardian tak ześlizgnie i ty myślisz, że on będzie git, a nie jest git, nie? Najgorzej, kiedy nie jest gitem, to się spodziewa, że jest git. Trzeba na to uważać, żeby ją rozminować od razu. Płoni. A się wysał. Słabo. Ja chyba się znowu narzem grzybów. Tam grzyby. Grzyby. Skacz, a już by skoczył. Definitywnie. Dobra. Pit stop na Shadowka. Ty, Shadowek współpracuje. Gitem jest. Elegancko. Czy jest macka? Nie widzę macki. Ja nie wiem jakim cudem. On tak dobrze respi macki w tej walce. W sensie, no nie respi ich nam na nogi, nie? Tylko raz nam zrespił. Więc gitem jest póki co. Najważniejsze to się wpatrywać, jak szpoka w... Szpoka! Tak, w szpon. W co się wpatrywały? W gnat! Sroka w gnat. Tak to było powiedzenie. No a się respisz? Oj, tu są pająki. Ażem zrobił? 10 na 10 strategia, dobra. Robimy małe wycofanko. Żeby nas pająki nie wkurzyły. Oj, on się tu może prześlizgnąć przez pół mapy. Skacze. Ten zakręt był mało mądry. Mógł mnie dojechać. O! Chyba chce mnie dojechać jednak. On jest nieustępliwy. Skacze. Małż by doskoczył. No tam jest ich masa.
Podejdźmy sobie tutaj. Pyk. I kończymy to teraz. A ja nie chcę, żeby mięso było przepieczone. Musimy poczekać, aż zgaśnie. Małż wyskoczył. Małż skoczył. Znowu aktywowałem te same pająki. Ty orzeł, przestań płonąć! Ja pierdzielę, on zaraz nam spłonie. Czy jak wyłączę i włączę grę, to przestanie płonąć? No i spłonął, gówniarz. Trzymajcie mnie, bo ja nie wyczymię. Czym ja mam... Oj, 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 byczku. Przewalone. Dobrze, że dostaję po pysku. Szkoda, że mi zderzy zaraz wszystko. No, część rozminowana, no ja nie mówię, że nie. Czy coś tu jeszcze chce mnie zabić? To mogłem ten jeden hit wcześniej pomyśleć o tym, że ja nie chcę mieć przepieczonego mięsa. To bym lepiej skończył. A tak to trochę dupa, ale bywa i tak. Ktoś przeturlał jeden złotego. Dzięki, dzięki. Znam, znam. Znasz grę Rimmel? Nie gram. Grails kiedyś w nią? Nie, znaczy grałem przez 3, nie wiem, pół godziny. Mat mnie próbował nauczyć, ale odbiłem się, bo jest strasznie skomplikowana. Każdy, kto gra w RimWorld, wie o tym, jaka jest skomplikowana ta gra. To jest nawet dobry przedmiot. Chociaż z drugiej strony trzeci przedmiot, z którym się trzeba switchować podczas walki. Klinga. Klinga, klinga, klinga. Czy my chcemy coś stąd brać? Ogólnie przydałby się nam barbacik. To byłby fajny przedmiot. Okej, stąd już chyba nic nie chcemy. O, już się za nas wzięli. Wait, 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 wait. Możemy to wyrzucić. Oh yeah, I'm speed. 25%. Nie no, 25% to jest akurat dużo w tej grze. Może nie w studenckim życiu, ale tutaj to jest Civic, naprawdę. Co? Przynieść tu... Hucha, co? A hacza. Znaczy, w sumie moglibyśmy tu zbudować bazę, jakbyśmy się uparli. U Guardiana. Czy my chcemy budować bazę u Guardiana? Okej, jakie mamy opcje, jeżeli chodzi o bazę w ruinach? Opcja pierwsza, tutaj. Ale tak naprawdę odpala się cykl koszmaru i my jesteśmy... No... Przez te dwa światła. Z drugiej strony, jeżeli my będziemy chcieli kiedykolwiek wyjść, to zawsze musimy przejść koło tych czterech świateł. To jest strasznie średnie. Więc dobrze, teoretycznie moglibyśmy się w tej części bazy rozłożyć, ale z drugiej strony, jak ja się rozkładam w ruinach, to chcę mieszkać w ruinach, a nie, przepraszam najmocniej, na czymś, co udaje ruiny. Może na cmentarzu u Guardiana. No, chyba się u Guardiana rozłożymy. No to nie jest daleko, nie? Jakby jest blisko. Idą robaki głębinowe, cudownie. Wiecie, że jestem fan. Czyli chcemy tu robić bazę. Okej, to ułatwia aspekt. O, zróbmy... Kurde, mogliśmy zabić go tak, żeby ta skrzynia była na środku. O, to by było fajne. I wtedy, wiecie, mieliśmy korzystać z tej skrzyni jako swojego ekwipunku. Dobra, czyli może, jeżeli chcemy tu mieszkać, możemy tu zostawić większość... Może nie całe paliwo. Ale o, tak. Dobra, poczekamy jeszcze na robaki głębinowe. Co to za poroniony świat? Tak, co ja ci mogę powiedzieć? Możemy... Nie no, w sumie... Czy my chcemy zostawiać te kamienie od Guardiana? Ja myślę, że my je wszystkie po prostu kupujemy, bo one będą mnie wkurzać tylko i wyłącznie. Robak, żeby skrzynia była na środku. Nie chce mi się, słuchaj, nie chce mi się. Okej, jest i robak głębinowy. Okej, jesteśmy w early, więc przyjdzie jeden albo dwa. Jeden, może być jeszcze lepiej. Ja go nie mogę podpalić, bo on jest zawsze mokry. Więc dupa. Kamieni kupa. Ale możemy zrobić tak naszą bazę, że ta skrzynia będzie w centrum naszego magazynu. Ja myślę, że to jest zawsze jakiś pomysł. Dobra, to jeżeli my chcemy tutaj kontynuować zabawę, musimy znaleźć coś na heala, bo my w tym momencie nie mamy niczego na heala. Możemy też tutaj właściwie w takim razie zrzucić hacza. To też jest opcja. Dobra, daj mi to paliwo, bo za darmo i żal, żeby leżało. Góralu, jest mi żal, żeby leżało. Poza tym nam w haczu się masa rzeczy stakuje. Chociaż pająki będą jak zawsze czarujące. Czarującym dodatkiem do naszej bazy. Nie, już była baza na lunarnej, byczku. Po to wzięliśmy taki świat, żebyśmy mieli właśnie blisko na powierzchnię, czyli tutaj przebiegamy i jesteśmy na powierzchni, żeby właśnie nie musieć biegać, nie?
Okej. To wszystko są ważne rzeczy. Ale możemy część zostawić. I po prostu idąc do maszyny. Kurde! To bez sensu, my psuliśmy te maszyny. Oby tu jeszcze gdzieś była jakaś jedna maszyna. Żebyśmy my mieli, wtedy sobie wiecie, gdzieś tu naprawimy maszynę i będziemy mieli pod ręką maszynę tak naprawdę i wiecie, nie będzie tu, a nie, że my musimy lecieć na drugą gałąź, nie? Okej, to ja bym chciał hacza wziąć ze sobą, a tutaj możemy zostawić syfo itemy. Chociaż nie, bo i tak będziemy musieli to wszystko dostanieć do maszyny. Chociaż może będzie maszyna, nie wiem, dobra, anyway. Zróbmy tak, że zostawimy tutaj wszystkie itemy, które już się nie zestakują, jeszcze przywrócimy tutaj przed, to jest mój plan. To się nie wróci, to się nie zestakuje. Co ja właśnie zrobiłem? Nie, to tu. Dobra, ta skrzynia jest już pełna. Czy coś stąd chcę, to możemy wziąć, bo to się jeszcze będzie stakować do nieskończoności niemalże. Żółte wałto żółte wałto wziąć. Żółte, żółciutkie, moje kamyczki. Dobra. No i w sumie możemy to jeszcze tu wrzucić i zostawmy tymczasowo hacza. A, możemy też paliwo tu zostawić, bo paliwa tlenu potrzebujemy. I poszukajmy sobie, słuchajcie. Zajebista robota. Misternie wszystko zostało zaplanowane. Hejka. Ty Polaku, grubaszciny. Chodź tu. Mamy za niski damage, żeby je robić. O tak. Sposób prawidłowy. Dobra. Rozwalonet. Ty, coś mnie uderzyło. Niedobrze. Bo ja już heala nie mam. Jak zabijesz fiolka, to guardian się znowu zespi. Cóż, no to mamy powód, żeby zabić fiel Vivera na samym końcu serii. Żeby był finałowym bossem. Żeby nam się guardian póki co nie respił, bo to zniszczy nam trochę cały plan. Dobra, to damy tu od razu na zgniłkę. Bo my tu mamy dużo bulw i sobie po prostu weźmiemy świeżutkie, piękne bulewki. Aż chcę się tego moda pobrać i grać webelem. Trochę tak. Fiolek to będzie ostatni boss, bo no tak. Pomarańczowe. A żeby było się ładnie. No bo nie znałem. Bazał Guardiana? No myślę, że to jest nowe akurat. Tu jeszcze sobie weźmiemy, słuchajcie, niebieskie, bo czemu by nie. I mamy wszystkie klejnoty w haczu. Cudownie, dobra, a ja nie mam hacza ze sobą, git. W sumie to też nie jest zbyt potrzebny przedmiot. W sumie gdybym miał tę jagodę teraz zeżar, to bym mógł... O, pancerz. Nie mogę, ale kusi. Słabo trochę. Teraz mnie dojadą cholerne pająki, wait. Zrobimy coś głupiego. Nie wyszło mi coś głupiego to, żeby robić. Można powiedzieć, że jestem niekompetentny w robieniu głupich rzeczy, które mają mi pomóc w życiu. Coś ciekawego? Więcej pająków. Mamy tu pętelkę, definitywnie. Zrobiliśmy właśnie kółeczko, jakby ktoś się nie zorientował. Dobra. Nie, bo ja zaraz umrę od pająków w gównianym labiryncie. Trzymajcie mnie. Tak, ukradłem Guardianowi dom. Okej, okay, teraz tu się przemykamy. I do labiryntu właściwego. Teraz dzida tak, żeby te, które, koło których przebiegaliśmy, nas nie dogoniły. Jak mnie znowu coś strzeli... O, HP dostaliśmy jeden, ale jest fajnie. To było definitywnie coś, co było mi potrzebne. W ogóle ostatnio otwierałem skrzynki. I patrzę do ekwipunku i mam kill-off, który miał 112% wytrzymałości. Więc może, nie wiem, gdybyście zobaczyli coś ciekawego, to mówcie. Chociaż to się rzadko zdarza, żeby były takie kurset wartości. Ale fajny to jest, jak ma się na przykład fletnie pana, która ma 85% wytrzymałości. Nie ma to żadnego, wiecie, zastosowania, ale jest śmieszne. A lubimy śmieszne rzeczy. Nie, może wy nie lubicie, ale ja lubię. Kiedy koniec streama? Nie wiem, byczku, nie wiem. Który boss następny? Świniołak, klasycznie, tutaj akurat nie ma nic chyba nowego. Tak w sumie pająki w labiryncie spoko do formienia emberów. No nie wiem. Akurat nie byłbym zbyt blisko tej myśli.
Raczej bym się skłaniał, żeby iść na pszczółki. To w sumie też dosyć istotna informacja teraz, gdzie my wyjdziemy na tej powierzchni, bo możemy wyjść, wiecie, w centrum cywilizacji, gdzie mamy wszystko, co jest istotne, a możemy wyjść w dupie. Na jakimś bagnie, na samym końcu i ogólnie takie, wiecie, typowe bagienne zejście, najgorsze. Więc wolałbym tak na przykład nie. W sumie powinienem był pamiętać, że mogę wywalić Bełniego, żeby się ratować. Jasne. No, można przepychać pająki, kiedy się opuszczają. Spoko. A wyłomy cieniste? Co z wyłomami cienistymi? No, też będzie kwas. Ale mamy kolumny. Czy kolumny u Guardiana działają jak... Nie, nie działają. Ja muszę swoje własne kolumny założyć, nie? No. Bo przecież spadają normalnie trzęsienia ziemi. To słabo dosyć. Kurde, tak się ucieszyłem na ten kask, bo ja mam ogólnie takie... Cały czas żyję z myślą z tyłu, powinienem mieć kask, powinienem mieć kask, powinienem mieć kask. Kask to moje życie, zawsze noś kask. Ale nie noszę kasku. I właśnie dochodzi do zwarcia obwodów logicznych. Nie działają. No tak mi się właśnie wydawało. Koszmarny świniołak, zwykły świniołak, to nie boss. Jest. No te emoji wyjątkowo accurate. Zrobisz bazę na wyspie małpy, biliśmy to już. To jest niesamowite, że ludzie rzucają propozycje, a w 90% przypadków ja mogę to opowiedzieć. Ale no to, słuchaj, graliśmy łąkejem, no to gdzie można inaczej się rozłożyć, jak nie na wyspie małp? Przy czym ta baza była cringe'owa, bo my się tam rozłożyliśmy w całości na pomostach i nie było nic ciekawego w tej bazie, według mnie. Znaczy, tam próbowałem, żeby ona była ładna, bo w założeniu to miało być całe imperium takie na pomostach poskładane. W koncept fajny, nie? Ale wykonanie trochę gorsze. 100 HP masz, no 104 już, widzisz. Lecę jak szalony z odnawianiem życia. Jestem wybitnie dobry w tym, tak. Pająki? Pająki. 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 Nie, jeszcze mi trafią. Nie, cringe. Cringe. Nic, serio, zaraz będę musiał jeszcze. O Jezu Chryste, dawco życia. No, pożyjemy. Raczej im uciekniemy. Ale jest niebezpiecznie blisko. A ja nadal nie znalazłem badbaciku. No where badbacik? No badbacik? Chciałbyś drzewko umiejętności do Maxwella? Czy chciałbym drzewko do swojej ulubionej postaci? Nigdy w życiu. Nie no, w sumie to ja się boję, że znowu zrobią mi rollercoaster emocji. Przepraszam, nie umiem tego dobrze wypowiedzieć. Ale w sumie jak w większości polskich słów. Ale odnośnie czego mówię? Odnośnie tego, że jak przecież prowadzili drzewko, to na początku było tragiczne i dopiero na przestrzeni aktualizacji faktycznie stało się fajne to drzewko. I jakby, no też ja musiałem się przekonać do nowych robotników. No bo ci nowi robotnicy strasznie zużywają dużo paliwa. W porównaniu do starych. Ze starymi, słuchajcie, to odpaliłeś, słuchajcie, za 6 paliwa dosłownie 3 pracowników społecznych i zasuwałeś przez 5 dni. A teraz to zrzucasz za 5 paliwa i 1 dzień pracują. Albo i pół. W ogóle jest bardzo nieekonomiczni są w porównaniu do tego. No bad, bad, ja pierdzielę. Co prawda sporo wyleczyliśmy życia tym labiryntem. Teraz wezmę, niech będzie. Jak mi dają, to jem. W archiwach nie było bazy. Musimy jeszcze kiedyś w bazach się rozłożyć. A wyłomy cieniste jak fuel ostatni. No dobra, no to będzie... Ja myślę, słuchajcie, że jest możliwe, że my rozwalimy tego Guardiana w cywil... Nie, to nie będzie możliwe, że my go rozwalimy w cywilizowany sposób. Zrobi nam masakrę z bazy. No to nie będzie wyłomów cienistych. I tak w wyłomach cienistych póki co nie ma żadnego znaczącego kontentu, chociaż no teraz byśmy się spodziewali aktualizacji powiązanej z cienistymi bossami, w związku z tym, że jesteśmy już dosyć blisko, nie? Masz 87 beskitu, mamy kurset leniwego podróżnika. Pięknie, kocham kurset itemy. Cały? Boże. 87%. Czy coś jeszcze się zmieniło na kurset? Nie mamy dużej ilości narzędzi, no to... Tutaj, a też nie wiadomo ile, czy młot nie jest... Nie, młot jest co 1%, więc nie może być kurset młot, chyba że będzie ponad 100%. Stworzyłeś kiedyś barbata przy... Tak, na serii z Wormwoodem stworzyliśmy chyba z 2, ale ostatecznie ich nie używaliśmy. Bo myślałem, że będą o wiele bardziej potrzebne, ale w sumie jak się robi te healki Wormwooda, to da radę, nie? Jakby one...
No nie są tak dobre, jak można by tego chcieć, ale jeżeli człowiek walcząc ma zawsze z tyłu głowy, okej, kończy mi się życie, muszę coś z tym zrobić i zaczyna się leczyć, odpowiednio wcześniej je rzuca, to one są wystarczające. Tylko po prostu trzeba grać, patrzeć trochę dalej w przyszłość. A nie, że o, 5 życia, dobra, trzeba wrzucać 10 pierogów, full życie i znowu lecisz od początku, nie? To samo. Siema, siema, Prospero. Jak idzie sprawko? Hehe, hehe, hehe. To zabawne, bo powinienem pomagać. Zamiast tego się opierdzielam. Dzień dobry, to ja. I nie mogę nic zrobić, bo to jest stream, jest publiczny. A dałoby się wyciągnąć z Guardiana z arenki teleportacją. Nie możesz teleportować w podziemiach niczego. Dobrze, że nie wyszły pająki. A my potrzebujemy teraz jakiś spokojniejszy kawałek. No, to jest na przykład spokojniejszy kawałek i mu nastukać. Ty kupo, jestem na strzała, nie jest dobrze. Gdybym teraz założył pan... Teraz bym chętnie założył pancerz. Chodź, pomóż mi. Dzięki. Dzięki, byczku. Dobra, chowaj się. Okej, ja bym chętnie cofnął się po jakiegoś hilka. To jest... Bo badbaty mi nie chcą siąść. Tak to już bym się wyleczył 50 razy. Jestem teraz Polakiem narzekającym. No i cały misterny plan. No ten jeden szybki shadow, który wywala ci bułę za 50. O kurtyna. Trafili mnie. Już mogę rzec. Tak to jest w podziemiach. Bez pancerza. Jak bierzesz halucynki przed ich atakiem, musisz mieć włączone lag wyłączone lag compensation. Chciałem szybko jeszcze użyć leniwego podróżnika, żeby wykajtować obrażenia, ale nie zdążyłem. Nie jestem tak zręczny. Żeś wybuchu, no, no cóż. I'm Bambi right now, chłopaki. No, że to zupełnie jakby ruiny nie były zrobione do tego, żeby je robić bez pancerza. Robaki, skrzynka w środku, ale chyba już nam się... Ojoj, Boże, 83. A nie, nie jest źle czasowo. Dobrze, stoimy. Okej, zrobimy sobie magiczne, bo ten pająk zaraz nas będzie chciał dojechać. Okej. Dobra. Jaki wniosek z tego wyciągamy na przyszłość? W dupę z tym, nie ma tego badbata. Nie chcą mi dać badbata, to ja się nie będę tu awanturował, chłopaki. Wyjdźmy może na, do naszej bazy. Cudownie, mam spawna pająków w bazie. Po prostu wyłączać, ja tam... Dobra, wiesz doskonale, że jest łatwiej. Więc twoje pytanie jest bezzasadne. Nie, jedynym celem twojej... Nie, to nie jest pytanie, tylko stwierdzenie jest fleksowanie się. Przeturlał jeden. Powiesz, że ja tego nie umiem. Oplaka się brać Weather Painy. Lunarne siekiery jak będę bić misery tą stula Wolfgangiem. Walać 410 dmagi na hita. No musisz, musisz, słuchaj. Na miseru to... Co tam się... Co tam co bije? No nie bije, w dupie to mam. W dupiu. Zawsze trzeba, no. Jeżeli pytasz ile, jak najwięcej. Nie no, tak realnie, to ja myślę, że jak masz 410, to jest ile? Razy więcej niż normalny gacz bije. Normalny gacz potrzebuje 5, ty masz no, z 5 razy wyższe obrażenia, czy 6. No to na luzie starczy. 2 weather painy to będzie z bardzo dużym zapasem. No i do tego siekielki, nie? Bo siekielki to jest dobra rzecz, bo chcemy oszczędzać weather painy. Pokażdżewku umiejętności. Tak, so, tak, żem zrobił. Nic specjalnego. On wchodzi właśnie, ona wchodzi właśnie w ciemność, więc musiałem. Dobra, odwalimy pająka. Ty, dlaczego ty mnie bijesz, jak ty się palisz? Gówniaku. Ty, jeszcze jeden, trzymajcie mnie. On jeszcze mnie. On jeszcze mnie robi na taktykę. On zaraz mnie rozwali. Widzowie, nie jest dobrze. Ja zaraz znowu umrę. Zależy, czy on się spali, czy co on zrobi teraz.
Ile one się palą, przepraszam. No nie zabił mnie. Bardzo miło z jego strony. On się nadal pali. Strasznie długo się palą, bez kapy. O, przestał się palić. Naprawdę, idę na powierzchnię po heala. Bo nie jest dobrze. Chciałbym uprzejmie zauważyć, a zaraz mi jakiś shadow wesoły strzeli. Praca w PKP nie jest łatwa, co? Okej, co my chcemy teraz zrobić? Mamy strasznie duży labirynt. Tu są mechanizmy, czy nie? Bo my musimy tędy przejść. Na powierzchnię. Tu jest skrzynka. To jest tak nasrane pająkami, jak w żadnym labiryncie. Masakrycznie jest ich dużo. Ile pali się gwiazda Willow? Dzionek, więc są tak... Tak średnio długo. Ale dużo, dużo świeci, więc to jest jej akurat duży atut, nie? Ty jakim cudem ja mam 82%? Bo ja użyłem raz tej laski, to... Ile mi labirynt zeżarł? Halo, Kaltus. Dużo trochę. Mogliby się trochę uspokoić w tym labiryncie. Well. Możemy już przestać robić bez pancerza, chłopaki. Ja już nie chcę robić bez pancerza. Już to jest ten etap, w którym ja zaczynam umierać. A gdzie, jak daleko mamy? O mój Boże, na biom niebieskich grzybów jest kawałek. Jest. Dobra, wyjdźmy teraz i zobaczmy, co my tutaj mamy. To jest raczej taki must have teraz. Labirynt zeżarł. No pamiętam te 13. Boli mnie to 13%. Bo ja myślałem, że on odnowił czy coś. Ale labirynt nie lubią nawet. Zasobów. On woli zabierać. Zupełnie jakbym nie miał szczęścia, jak tam mówiłem w ostatnim filmie. Dobra. Tu by się przydał taki most, żeby nie ładować... O Boże, to jeszcze jest Bishop. To weź mnie nie zastrzel. Uprzejma prośba. Dziękuję. A żeś się ustawił? Dobra, udało się. Całą serię. Nie. Nie. Słuchaj, nie. Do maszyny nauki. Nie wiem, czy my z Lethal Company. Może próbować kolejnego streama moda przypisującego absorpcję zapalniczki oskoło speli pod klawisze. Jest coś takiego? Spoko. Dobra, gdzie my jesteśmy? To jest ten fake? Tak, tam jest... spoko. Blisko do tych typów. No tak trochę na uboczu, ale może być. Dobrze się nawet składa, bo my w kontekście naszej sytuacji, bo tutaj jest biom jesienny, a na biomie jesiennym jest to, co potrzebujemy, czyli niebieskie grzyby, które nam się skończyły i które musimy uzupełnić. Nie, teraz grzyby, oni dodali ich regrowth w ustawieniach świata. To jest całkiem nowa rzecz. Tylko Rashuin jest planowany bez pancerza, czy cała seria? Chcecie całą serię bez pancerza? Nie, nie, widzowie, uspokójcie się, proszę. Słuchajcie, ja robię streamy dla przyjemności, nie chcę, żeby się cokolwiek zmieniło. No jak ja robiłem monster bez pancerza, to straszna saka była. Okej, okay, on nie chciał się wylegitymować. Jest i blue, cudownie. Trapking, ale tylko Bell nie atakuje. Distance Challenge, nie, absolutnie nie. Absolutnie nie mam ochoty na Distance Challenge 2.0. Dobra. Ach, kocham. Coś czuję, że to będzie wesoła seria w kontekście tych ruin. Ale no Bellniego musimy tam wykorzystać. Najpierw musimy tam wyczyścić. Ja myślę, że to będzie działać na takiej zasadzie, że my wiecie, będziemy tylko mieli całego jednego Bellniego, służącego jedynie do tego, żeby tam właśnie ich wyjaśniać, nie? Żeby tam zawsze się przeagrowywał. My tam ich wytworzymy i to już wtedy jakoś pójdzie. Wtedy jakoś to będzie. Dobra. Jeszcze mięso sobie byśmy wzięli świeże, bo ten hambat to jest porażka. I możemy schodzić na dół z powrotem do czyszczenia. Taka szybka przerwa. To jest dziwnie mieć przerwę w Rashu Ruin. Dziwne to jest. No ale w sumie w UX-em jak się raszuje ruiny, no to jest czysta przyjemność, biorąc pod uwagę, co tam można robić. Jak czaty proszą? Ty prosisz. Słuchaj. Na jakąś na serwer, bo każdy... No tak. Ja nie wiem, kogo ja miałbym brać.
Nie chcę gadać z ludźmi na serwerze. Lubię gadać sam, okej? Okay? Jakby... To jest tak, jak żyję. To jest mój styl życia. This is the way. Okej, gdzie jest ten koci shop? Potrzebuję tego koci shopa na mięso. Ogólnie potrzebuję mięsa. Czaty odpuszczają, czaty tego nie chcą. Plot twist. Ale czat dzisiaj zdadza. Czat dzisiaj zdadził Matonoxa. Nie, dzisiaj Matonox przestał być głosem ludu. Dobra, fireball. Ja zamierzam znaleźć tego kota. No i jest, hejka. No i zaraz jeszcze sobie świnkę zbijemy i będzie lux. Robimy sobie jeszcze... To mi odnawia psychę, nie? A ona teraz przecież może sobie strasznie odnawiać poczytalność, bo ona nie ma limitu, ile może jej odnawiać właśnie ogień, nie? I Willow może bardzo łatwo sobie poczytalność odnawiać za pomocą... No, wiecie, o co chodzi. O, jelonki. Spoko. To będziemy mogli dosyć szybko Klausa ozdupcyć. Hopie! O, udało się. Aż sam zwątpiłem, jak go uderzyłem. Nie może być bez pancerza, ponieważ Willow ma synergię ze zbrojem ucho smoka. O, tak? Przepraszam, jak Willow ma synergię ze zbrojem ucho smoka? Bo ja chyba coś mnie ominęło. Jakby... Gdzie? O co chodzi? A mnie oko spędzi. Aaaa! Przypominam, że pewnego dnia Kret popełnił straszną zbrodnię i nie poniósł za nią konsekwencji. Nie poniósł? A nie umarł z głodu? On umarł z głodu przecież. Podczas... Bo to było podczas rasza... Wkurzonego Klausa Wickfried, tylko... Zbroja mucho smoka... Co? Nie wiem, bo mnie YouTube 20/10 podpala. A, bez kitu. Znaczy to jest synergia. Dawaj serię, tą a jedyną bronią może być kask z okateru, który musisz karmić całą serię. No możemy w sumie... Kask z okateru? A na planalnych to będzie trudne. Bossa. Bez planalnych... ryzykownie. Chociaż misiek też oddaje. Chociaż w sumie misiek na misiu, to on sobie nie radzi przecież, chłopak. To jest szybka i bardzo... Przerażająca anihilacja naszego małego, puchatego kolegi. Aż żal dupę ściska, jak się na to patrzy, jak mu przecież szło i dupsko. Misiek na miśka. Cała dostęp bez jedzenia. A to chyba już duło. O, mamy setpis. Fajnie. Można kiedyś duło z kleksiakiem zrobić. Znaczy, kiedyś próbowaliśmy, ale my ogólnie wtedy chcieliśmy tylko na duszach jako Voltoxowie lecieć bez wskrzeszania się. I w sumie wywaliliśmy się w ruinach w jakichś trzech dniach i ogólnie wszystko, jedyne co się działo to było: ej, ile masz dusz? Ej, bo ja już rzucałem, no weź teraz ty rzuć. No i cały czas tylko takie rozmowy, więc no to nie było zbyt intensywne. Więc poszło niestety do śmieci. Broni nam kosmoka jest świetny, polecam. No, ja myślę, że może być gitem. Ojo, ile tu jest koko... Super, pająki wszędzie. Gdzie nie ma pająków? Pytanie. Pytanie społeczne. Pytanie będzie muzyczne. Okej, okay. Rzućmy tu firewalla, żeby wiedzieć, co się dzieje. Okej, okay, nic ciekawego. Zróbmy sobie nowego hambata. Ja sobie w ogóle tu mam przypiętego. Dlaczego ja nie korzystam z tego? Muszę wiedzieć, co gdzie mam. Wiem, gdzie co mam. Okej, okay. Chodź, misiu. Misiu. A tu się wszystko porozjeżdżało. Dobra, dawaj, pałujemy typa. On wali za 44. Dobra, mogę go bić dalej. Trzeba się wyleczyć. Bo miesiam. Sprzątnęli mi kogoś. Ja muszę się wycofać. Mamy coś wspólnego, drogi panie. No Jezu, ja całego heala już wyrzuciłem. Masakra. Okej, chodź tu, trupie. Jezu, ja zostawiłem tam. Że nie dam rady go tak zabić. Dobra, pałujemy typa do końca już. Dziękuję bardzo za śmierć. Ale słabo, no muszę iść po misia, bo bez misia to ja tutaj sobie za bardzo nie radzę, nie?
No jakby widzicie, ile mi grzybów zostało. No niewiele. To nie jest dużo. A jeszcze muszę dwóch bishopów zgarnąć. Spieprzaj, typie. Siemka. Zobaczę w przepaści. To znaczy gdzie? Ale dziwnie, kiedy to jest wszystko połączone. Szczerze, zawsze jak widzę, że takie połączenie, to mi się wydaje to tak nienaturalne. To jest tak... To nie powinno tak wyglądać. To chyba pierwszy raz, jak gram taki... Nie, na tym, jak mieliśmy cave'y w kształcie koła. To jeszcze wtedy było cool set. Właściwie podwójnego koła to było. To było dziwne miejsce. Też bez Boga. Ja kilofa nawet nie mam. XD. Tak zwane klinge. Dobra. Ruiny się liczą do maszyny. Po maszynie możemy nosić pancerz. Ale jeszcze musimy się cofnąć w takim razie do hacza. Z hacza sobie do hacza powrzucać trochę rzeczy, do skrzyni powrzucać trochę rzeczy, wziąć nowy kill-off. No i co, kończymy, nie? No bo w sumie no już dużo nie zostało. No tutaj pewnie jeszcze została druga gałąź, ja pierdolę. Dlaczego takie duże? Nie no, duże tulecytu, ale dużo. Za dużo. Czy przygotowując maści z owłoków, robiąc aż WX-em? Czy ma sens? Nie. Nie rób maści z odwłoków. Chyba, że nie wiem, dlaczego miałbyś robić maści z odwłoków. Ogarnij gotowanie, byku. Gotowanie jest 10 razy lepsze. Szybsze, wydajniejsze i ogólnie jest git. Okej, gdzie jest ten typ? Tu jest ten typ. Hej, typie. Hej. Otrzymywanie metali z ród i złomu. To jest to, co lubię najbardziej. To jest to, co lubię najbardziej. Wytapiać szkło. Przetwarzać produkty szklane. Praca w hucie. Praca w hucie. Czy ja mam... Gdzie ja mam siekierę? Gdzie ja mam złotą siekierę, widzowie? O, tu jest złota siekiera. No to... Nie, to... Nie, jeszcze nie. Jeszcze podziękuję. Okej. No to wychodzimy dalej. Ja tego kilofa nadal nie mam z jakiegoś powodu. Ja potrzebuję tego kilofa do szczęścia. Okej, to jest. No, nie mamy za dużo bezużytecznych przedmiotów. Jakby lista. To są wszystko ważne przedmioty niezbędne do eksploracji ruin. Matko Boska. Za dużo embelków wzięliśmy. Ja myślę, że stack to jest taki w zupełności rozsądna ilość, nie? No dobra, spróbujmy jeszcze tutaj przebiec, może nim się aktywuje. Co tam jest za... zmieniam zdanie. Szybko poszło. Spróbujemy najpierw tutaj wygrać. O Jezu, tu są jeszcze pająki. Spróbujemy najpierw tu tych rozdupcyć, a potem się w tamtych władujemy. Użyjemy oczywiście do tego naszego kolegi, Bronisława. Chodź, odnów mi trochę poczytalności. Tak, ociupinkę. Może być. Siema. No i się zaczęło. O, tylko jeden wolny, pięknie. Chyba weźmy szybkiego. Bo szybki jest najwięcej damage'a bije, nie? Więc jest najgorszy. Okej. No nie, Bell nie oddaje, bo dużo przytrzymuje ich, nie? I mamy tutaj dobre combo pod tym względem. Nie bij mnie, please. Jakbym nie uderzył, to by była tragedia. No a ile ich stąd może wyjść? No teraz wychodzę się po drugim. No ale trzeciego nie wyjdzie. Na cyklu. No, może potem jakoś. Ten game cyklu. Ale no teraz, no to widzicie, że my tutaj zrobiliśmy im sieczkę. Tak jak być powinno. I teraz możemy tutaj skończyć działać, bo teraz jest tutaj względnie bezpiecznie. Znaczy tutaj nic się nie powinno więcej zespić. Idziemy na drugiego. Czemu nie korzystam z lasera? Wiesz co, on jest dosyć mało do słabo się go kontroluje. I mi zależy trochę na tej kontroli, wiesz? A poza tym Bell nie bardzo dobrze przy jest w pełni formę tanka. Zauważcie, że on tak naprawdę na tym... No, a dostawał w mody od 5 shadowów naraz, a tak naprawdę stracił 300 punktów życia, no to nie jest dużo, nie? Jakby szybko udało się w miarę go mu pomóc, więc to na duży plus. Chociaż może faktycznie powinienem zacząć korzystać z lasera,
ale mam mały wstęp. Dobra, idziemy teraz tutaj. Bulwy. Żeby było trochę jaśniej, ładniej. A, tu są... O Boże, tu są mechaniczni. Ja nie wiem, kogo oni biją. Czy go biją? Już mówiłem o tym 5 razy, ale wkurza mnie to. My go zbiliśmy, tego tamtego typa jednego? Bo ta. Dobra, czekaj, misiek. Nie idziemy tam. Nie ładujemy się, gdzie nas nie chcą. Tu jeszcze jest parę shadowków, no to im trzeba skończyć nakopywać do dupy. Nim zaczniemy się ładować, ale my wszystkich nie zgarniemy, nie ma szans. Bo na pewno tam jest jakiś typ, który siedzi i tam, no, tyluje. Weź podejdź, misiek. Nie pchamy się, bez pośpiechu. A, on też traci mniej życia, bo ma dynamiczną planarę, no zapomniałem szczerze o tym. Ten hacz trochę tyluje, nasze wrażenie. No, ładujemy się? Możemy się załadować. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Okej, bo zaraz strzeli laserem. Pierwszy. Drugi. Ma teraz panika gaming. Bijemy shadowka. Co tak ciemno się zrobiło? Halo, Kautus. Dajmy mu nawrócić. Dobra. Wszyscy skasowani, którzy mieli być skasowani. I elegancko. Jakoś to się udało. Jakoś poszło. Siema, jaka postać z żywkiem najprzyjemniejsza? Powiedz i wytłumacz czemu. Jezu, wytłumacz swoje stanowisko za pomocą trzech argumentów i rozprawki. Pamiętaj o formie. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Nie, a tak for real? Co? For real, chyba źle to mówię. Ale nieważne, nigdy nie mówię dobrze po angielsku. Najważniejsze jest to, że albo myślę, że Wickfleet jest bardzo mocna, albo Woody. Są dwie takie bardzo przyjemne postacie, którymi warto jest według mnie zagrać. No, po prostu są fajne. Jakby, tak, to jest mój argument. Jest on wybitnie dobry i nie sposób się z nim spierać, bo nie sposób się spierać o kwestię gustu. Ale Woody ma bardzo dużo zmianek i ogólnie można dużo kombinować z nimi. Można je wykorzystywać w bardzo różnorakich sytuacjach, więc jest uniwersalny. Natomiast Wickfleet ma tarczę i ma dzidę i zarówno tarcza, jak i dzida są bardzo przyjemnymi przedmiotami, które no też są bardzo uniwersalne, znaczy mają bardzo dużo zastosowań i no po prostu przyjemnie się to wszystko odkrywa. No i no są strasznie OP obie te postacie teraz. Postacie? Nie umiem mówić. Odą. A Wormwood z drzewkiem? Ja ogólnie Wormwooda, znaczy on nie jest złą postacią, ale jeżeli nie masz dużej wprawy w Don't Starve, to odradzam. Jeżeli szukasz czegoś nowego, super pomysł. Graj Wormwoodem, ale jeżeli nie wiesz kim grać i szukasz kogoś OP do pierwszych swoich, powiedzmy, wszystkich bossów do zrobienia, no to zdecydowanie odradzam Wormwooda. Wormwood do odkrywania Don't Starve'a jest tragiczną według mnie postacią. Ale kiedy już macie więcej godzin i już wiecie mniej więcej o co chodzi, no to wtedy ma bardzo, może też pokazać grę od trochę innej perspektywy, nie? Albo kiedy gracie w drużynie. Ale kiedy gracie solo? Nie, absolutnie. Na solo dla początkującego. Najgorsza postać chyba. Nie, przepraszam, aktualnie to jarzmo niestety jest narzucone na Wilsona, bo on teraz... No strasznie został porobiony w swoim reworku. Inne, jakby jak na początku wprowadzali te perki, to one wszystkie były takie mocno słabe i to miał swój urok, że jakby trzeba było trochę się nakombinować, żeby tutaj jakąkolwiek moc wykrzesać. A widzicie, co ten chłop tutaj robi nam, nie? Jakby my tylko go prowadzimy i on wszystko nam kasuje jak leci. A poza tym luźna myśl, że nie ma maszyny pseudonauki chyba w pobliżu. Powiedz, że tu jest maszyna, będę bardzo szczęśliwy. Dobra, pani Wormwoodo. Marudo, Wormwoodo. No, tu mamy maszynę niby. Możesz sobie mówić, że Wormwood jest super, ale ja nie uwierzę. Dobra, dawaj Fireballa. Co ty się agrujesz, typie?
Nie widzę ich tam w ogóle. Swoją drogą. Nie bije mur, czy o co chodzi? Nie, dobra, git. Dobra. Ty, wstawaj, orzeł. Orzeł. Mamy dwa biszopy do wytankowania. No wstawaj. Dziękuję. Okej. Okay. Pięknie. Hej. Wolałbym nie umrzeć. Jestem koneserem nieumierania w tej grze. Można by powiedzieć, że powinna się dla mnie nazywać Don't Die Together. Strzelił i pałujemy. No i elegancja Francja, Dawidy bankowe. Tu. Okej. Teraz wiecie, co sobie myślę, że mogliśmy zrobić? Mogliśmy spróbować ugasić Guardiana spellem. Jakby nakierować go na coś i poczekać, aż się ogłuszy i wtedy podejść do niego z zapalniczką i go zgasić. I to wtedy byśmy mieli z niego nieprzepieczone mięso. Don't die alone. Muszę na pseudonaukę. No nawet spoko rzecz. O Jezu, ile tu lecytu. A to jeszcze nie koniec, nie? No dobra, ale to jeszcze nie wszystko. W sensie idziemy se stąd. Tu nas nie interesuje. Chociaż gdybyśmy się uparli, moglibyśmy... Chyba się uprzę nawet. I zrobię sobie siekiero kill-off. Chociaż i tak będzie trzeba tu wrócić ze wszystkim. Nie ma co. Nie ma sensu. Wracamy się, chłopaki. Dziękuję bardzo za uwagę. Ale jeszcze tu jest druga gałąź, Matko Boska. Przecież te ruiny są nieskończone. Nie wiem, czy to jest druga gałąź w ogóle. To może być naprawdę. Jak działają wieczne pełnie po zabiciu Celestiala, wyłączają się, ale zamiast tego możesz się z powrotem włączyć. Ale jest przesunięty cykl księżyca, bo wieczne pełnie wtedy pełnie zaczynają się 10 dni po zabiciu Celestial Championa. Jakby wtedy, tak jak normalnie pełnie i nowie są co 10 dni. Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Są co 10 dni i zawsze to jest dzień, który kończy się jedynką, który w cyfrze jedności ma liczbę 1. Tak po zabiciu to nie ma racji bytu. Wszystko się, kurde, zmienia, wszystko się psuje i ogólnie jest tak se. Więc lepiej, jak zabijacie Celestiala, to pamiętać o tym i zabić go w dniu, który kończy się jedynką, żeby potem nie mieć saki, nie? Żeby wiedzieć, kiedy się na co przygotowywać. Cholera jasna. Ja mam światełko, przepraszam. Strasznie mnie je wywaliło. Aha, bo mi zastąpiło tutaj, okej. Okay. Pełnia inów są co 20 dni. No, ale on jakby co 10 dni masz albo pełnię, albo nów. W ten sposób, o to mi chodzi. Masz tu, byczku. Zapewniam cię, że wiem, jak działa pełnia księżyca w Donsterwie. Dlaczego, przepraszam... Dlaczego tu jeszcze są biomy? Dlaczego te ruiny się nie kończą? Ja nie chcę tyle tu lecytu. Chłopaki. O, tu nie ma tu lecytu. Bardzo mi miło w związku z tym. O, siedzący Shadow. Tu może być jeszcze jeden biom z tu lecytem. Mogą być też robaki głębinowe. Robaki głębinowe nawet by były git. Nie, tu są małpy. Cofujemy się. Jak mnie skradną, chłopaki, to nie będzie zbyt dobrze. Hacza w sensie. Zbuduj bazę z tulecytu, żeby pasował ładnie. W sumie możemy się pobawić tam w jakiś tulecyt. To nie musimy nawet wszystkiego przetwarzać, biorąc pod uwagę, że my mamy stały dostęp do maszyny. Patrzcie, świecący robak głębinowy, trzymajcie mnie. W sumie, czy ja go chcę? No dobra, możemy go zdupcyć, jak już walczymy. Czemu by nie? Dupa mi nie odpadnie. Nawet nie czuję, kiedy rymuje. Mamy dobry damage. Dobry damage, no chłopaki. Jezu! Kolejny. Kolejny się pojawił. Ty, ale strasznie bije. Strasznie tłucze. Aż się przestraszyłem, że ja zaraz dostanę. Co tu jeszcze cię tłucze, typie? Chyba potłukło cię coś. Dziękuję serdecznie, miśku. Wspaniała robota. Sądzę, że masz strasznie powalony damage. Okej, zjedzmy sobie grzybka. Gziba. Nie, tak bym się tu spodziewał jeszcze, że będzie więcej tu lecytu, a nie ma. No dobrze, nawet lepiej, nie narzekam. Bo wcześniej narzekałem, że to jest za dużo, a teraz jest git. Co ty się tam agrujesz? Snake. Snake, jeszcze robak głębinowy. Nie, no jasne, jasne.
Co za problem? Gdzie jest ten robak? Nie bijecie już? Już? Git, git? Tak? Nie, no jest. Ale dobrze bije. No tak, bo on ma, jak ma plana obrażenia, to życie jest piękne. A ciekawe, czy dałby on radę wytrącić... O, super. Wytrącić planalnego miśka z równowagi. Z jednej strony coś głaszcze, z drugiej strony coś wali. A ty wytrąciłeś planalnego miśka z równowagi. No, jakaś taka piosenka. Nieważne. No, pokończmy go. Możesz nie. Kręcisz się teraz? Nie kręcisz się, jeszcze dostaniesz na pyska, zbrodniuszu. No dobra, ale my jeszcze mamy z 2 użycia. Albo i 3. No, no to jeszcze przybory do szycia nasze są świeżutkie. Nie wiem, po co ja to wbiłem. Bez sensu, w ogóle straciliśmy czas. Dzięki za słuchanie propozycji. Co? A! To, nie no, jasne. Słuchaj, to jest... Po to tu jestem, żeby słuchać, co macie do powiedzenia, a wy tu jesteście, żeby słuchać, co ja mam do powiedzenia. Mamy taką... To jest synergia, dobra, bo on tu zaraz dupnie. No, cudownie. Żaden mnie nie uderzył. No jeszcze mnie... On nie uderzył jednak. Zmieniam zdanie, definitywnie. Ja się boję, jak ja spłonę, a nie powinienem się bać, bo przecież dosłownie gram ognioodporną postacią. Nie wiem, dlaczego mnie to tak przeraża, wizja płonięcia. Albo nie, jednak jak tak usłyszałem, co powiedziałem, to jednak chyba, chyba trochę rozumiem, o co mi chodzi. No, które live? No ja myślę, że skończymy ruinki i tyle będzie, bo tu strasznie dużo się znalazło tego. Chociaż świniołaka fajnie by było zabić. Latarnię zgubiłem. Gdzie jest moja latarnia? Widzowie. Jeszcze się pewnie świeci. No bez kitu, co ja zrobiłem. Well, tak to jest, jak czasami człowieka poniesie. O. Ale jednak nie świeci w nocy. Jednak jest ciemny. Świniołak. No myślę, że świniołak na cholera, ale to daleko jest. Bo my tutaj mamy wyjście, a świniołak jest tutaj. To trzeba, że w długą trzeba pójść. Nie, no to myślę, że w następnej będziemy, w następnym razie będziemy jakąś bazę kombinowali, nie? Ale w sumie o Jezu, ale świniołak to taki Nie wiem, czy to jest do zrobienia. Widzowie, jaką mam rozdzielczość? 1920-1080. Nie, chyba sobie skipniemy już świniołaka. Bo ja, słuchajcie, byłem tu nastawiony na 2-3 godzinki streamka, a my tutaj już właśnie mamy 2-3 godzinki streamka, nie? Nie można przedobrzyć. Bo my tutaj od 3 godziny siedzimy i tłuczemy shadowy w ruinach. Ja mam latarnię. Czy wszyscy moglibyście przestać mojego towarzysza bić? Cały stream siedzę i mówię, przestańcie go bić! A oni go biją. A my w sumie dokładamy się tutaj swoją cegiełkę do tego, żeby umożliwić im bicie mu jego mordy. Bo cały czas go naprawiamy, gdybyśmy po prostu pozwolili mu umrzeć, to by nie musiał cierpieć. Co ja gadam, nie mam pojęcia. Z jakiegoś powodu zacząłem zbierać wszystkie dżemy, to jest dziwne. Ale z drugiej strony jest estetyczne. W sensie spójrzcie na te skrzydła. Oh, piękny, piękny jest haczu, piękny jesteś haczu. Pizę no kompot, proszę. Dobra. Nie. Chociaż możemy go jeszcze uszyć. Chodź tu, synek, uszyjemy cię, żebyś się lepiej poczuł. Nie no, przybory do szycia to jest chyba będzie stały przedmiot, który będziemy ze sobą nosić. Bo to jest naprawdę strasznie potężna opcja, żeby cały czas sobie go szyć, nie? Przecież jak wcześniej my galiśmy, to my raz go wykorzystaliśmy i się skończyło, nie? A teraz my ciśniemy jak lodołamacze po prostu. Pysz. Tak, tu lecyt, żeby dostać, to się rzadko zdarza z tych typów. Tak, to było dokładnie to, na co liczyłem, że zrobisz. Dziękuję serdecznie, pani Willow. Tuczenie shadowów oddaję. Szkoda, pokonać koszmar byłoby pięknym co to znaczy z konsumowaniem live'a? Co to za prawo pierwszej nocy? Nie wiem. Wstałeś ten orzeł. A czy dzidy mi będzie brakować? No wiadomo, że tak. Przecież ta dzida to był piękny przedmiot. Nie, no w sumie to jakby
To nie są całe ruiny. To jest pewne, ale tu jeszcze pewnie jest drugie, no może nie drugie tyle, ale pewnie też jeszcze jest jakiś mikrobiom, ale ja myślę, że w kontekście... Dobra, zrwal mnie tak z tego świniołaka. Jeszcze świnioła. Tak, na dobry humorek. Musimy jeszcze teraz iść do maszyny nauki, no to musimy jeszcze poczekać, aż się skończy cykl. Ale moglibyśmy... Kurde. Chociaż nie, no nieważne co byśmy... Jakbyśmy mieli tu maszynę, to by było fajne. A, dobra. Chociaż no my też możemy łatwo... Nie ma sensu dbać o tę maszynę, skoro no tam mamy lepszą, a jest ona w podobnych warunkach, nie? Odległościowo od naszej bazy będzie ona blisko. Ja się wyśpię. Tak, i to pożyje. Chwila, to coś do... Tak, leczę go na maksa. Kiedy następny live, o której godzinie? Następny live? Nie wiem. Ogólnie live'y są zawsze między 18 a 20 się zaczynają. To jest taka stała godzina, chyba że są to live'y specjalne. Są też czasami live'y specjalne i live'y specjalne są specjalne dlatego, że zaczynają się na przykład o godzinie 9 rano, nie? Dobra. Zaczynają się na przykład o 9 rano właśnie. To ja mam wrażenie, że ja tu stoję i sobie klepię szadoły. Bez kitu. Ja nie muszę nic robić. Bo jeżeli ja stoję przy Belnim, nie? To nim oni się na mnie... Oni się zawsze przeagrowują, jeżeli są daleko, a jeżeli są blisko, to dostają w mordę. Więc są daleko. Spoko bardzo. Git, może być. Chyba. Gdzie ty tam lecisz? Chodźmy z tym terrorbikiem. Nie no, jest gitem. Jest gitem, naprawdę widzowie. Można stać i trzymać F. Lubię robić F gaming. Dobiłeś mi go. Widziałem co żeś zrobił, okrutniku. Dobra. To był crawling. To no, dobił nawet statystyki, kozak. Fajnie, fajnie. Szkoda, że poczytalny szczerbiś. I nie ma. Cudownie. A chciałem jeszcze dzisiaj film skończyć. Nie no, nie ma racji bytu. To jutro skończę filma. No i jutro zacznę naukę. To brzmi nawet jak plan. Chociaż biorąc pod uwagę ile jeszcze muszę w tym filmie zrobić, no to na środę będzie. Dobra. Będzie nawet regularność. Kiedy roadmap? Czy będzie w tym tygodniu? Ja myślę, że będzie w tym. Szczerze? Spodziewałbym się. To są moje pelki. Koniec, bo zaraz mi jakiś shadow trzaśnie. Hejka chłopaki. Słyszałem, że tu się fajnie bawicie. Autentycznie. Ja trzymam tylko F, ja nic nie robię. Zero strategii. Czyste pałowanie. O mój Boże. On jeszcze żyje? Ja pierdzielę. Ty no... Trochę, no nie no, straciliśmy całego, ale widzieliście w co my się władowaliśmy, przecież tu były z dwa legiony. Tu było więcej niż jeden, więcej niż lama, ja pierdzielę. Nie no, całkiem spoko ta postać. Oddaję. Dobra, zrzućmy sobie tu gwiazdkę, żeby to było miło, jasno i przyjemnie. O, super. Nie, fajne są te gwiazdki, muszę przyznać, że... tak jak wcześniej na nie plułem i się zastanawiałem, czy je bać, czy nie bać, to zabranie ich było zdecydowanie dobrym pomysłem. Jakby nie... Totalnie popełniłbym ten błąd jeszcze raz. Więc no. Dobra, co my tutaj... Och, ja przecież muszę jeszcze iść do maszyny. Znaczy do bazy, do skrzyni. Dobra, kiedyś innym razem. Aha, i nie mam patyków. Jednego patyka mi brakuje. Nice. My nie jesteśmy blisko... No bo w dupę z patykami. Zrobimy coś głupiego. Ty, a daj mi coś dobić! Sperkano przeturlał 1 złotego. Dzięki, byku. Masz do polecenia jakąś traskę na rower od 100 do 150 km startując off z Poznania? Gniezno tam i z powrotem, tylko sobie sprawdź wiatr, żeby był tak, że... Jak wyjeżdżasz, to będziesz miał go przed siebie, a jak będziesz wracał, to będziesz miał w plecy. Bo możesz mieć tak, że pojedziesz tak, że będziesz miał go cały czas w plecy. Znaczy jak wyjedziesz, a potem myślisz sobie, ale fajnie się jedzie, przyjemna trasa, super. A potem wracasz pod wiatr. Ja ostatnio tak miałem i tak się zesrałem. Bo myślałem, ja sprawdziłem, ja wiedziałem, że ja mam wiatr, ale myślałem, że nie ma wiatru. A w ogóle się nie czuję tego wiatru, gdy jest on w plecy.
Ale jak się czuję, gdy jest, nie jedzą w plecy. Dobra, crafting. Aha, ja przecież muszę iść do co ja zrobiłem, widzowie? Dlaczego? Co ja zrobiłem? Przecież jestem deklem. Jestem niedopiętym deklem. Dobra, co możemy zrobić, Montego? Możemy zostawić tutaj te itemy. Możemy zostawić tutaj hacza. Idziemy do skrzyni, bo zapomniałem połowy miliona itemów. A! Jaki ból. No. Więc, no, ale... Kurde. Jeszcze jest taka fajna trasa. Ogólnie na tym... Kumut ma chyba trasy takie, że sobie wpisujesz, skąd zaczynasz i ci pokazuje trasy, jakie robią ludzie z okolicy. I to jest fajne dosyć. Więc... No ja ostatnio sobie pojechałem taką trasą i odkryłem inne rejony Poznania. Każdy wyczeka na 100 dni z Winoną. Powszechnie znany fakt. Dobra, mamy patyki dziadowskie. Myślałem, żeby użyć konstrukcji do tego, żeby sobie skipnąć. Ty biegaj. Dziękuję serdecznie za bieganie. Proszę o 10 biegania. No. O czym mówiłem? Nie wiem. Musimy sobie itemy wziąć. To jest definitywnie nasz cel. 100 dni z Winoną. Nie no, przecież był film o Winonie. Czego wy więcej chcecie ode mnie? Od człowieka biednego, zmarnowanego życiem. Dobra, siekierę potrzebuję. To w sumie... Jezu, ile rzeczy. Przecież my się z tym nie zabierzemy, nie ma szans. Paliwo? No możemy wziąć, no niby. Dawaj, ja go dobiję. Będę miał psychę. Ty, a żeś wymyślił? Wymyślił. Boże, to my przecież teraz wejdziemy tam? Cykl koszmaru się odpali, a my nic... Wiecie co, to zostawmy tu 20 tulecytu. Bo my mamy go w ciul. Nie? Jakby tam mamy z dwa staki, tu mamy stak. To zostawmy jedną 20 tak. Odpuśćmy trochę. Biegaj, misiek. Jak on wykonuje te animacje, to on trochę czasu traci. To jest z nim problem, nie? Tak poza tym to biega. Stadni z Winoną, ale tym razem sam compromisinga. Dostała tam przyzwoitego rewalka. Znaczy ogólnie Winona jest raczej przyzwoitą postacią, tylko jest nudna. A no, to można faktycznie zrewalkować. Myślicie, że zdążymy, czy nie zdążymy? Przed cyklem koszmaru. Tak na oko, to on się już kończy tutaj, faza spokojna, bo my pół cyklu ogarnialiśmy itemki. Ej, walniesz z flamethrowera na shadow i wszystkie... No, masz rację, Kacper. Bez kitu, co ja się przejmuję? Dlaczego ja nie walę flamethrowerem? Przecież on... Ja jestem deklem. Jestem dekielkiem bożym. A tak, bo przecież ona ma duże kary od zamarzania. To jest ważna informacja. Dobra, więc. Skrzynia, gdzie jest ta skrzynia? Nigdy nie mogę jej znaleźć. A jednak nie mamy tego tak dużo, jak myślałem, że mamy. Dobra, zacznijmy od przetworzenia wszystkiego z powrotem w tulecyt. Znaczy, nie wiem, jak co by to z powrotem miało znaczyć. Możemy naszemu ziomkowi pomóc. Psycha zawsze na propsie. Może się mniej będą respić. O, możemy jeszcze tutaj walnąć. Mhm. Dobra. Chyba muszę tutaj sobie jeszcze walnąć jedną. O, na szybciej przepieka. Spoko, zapomniałem o tym. I co teraz chcemy zrobić? Na początku najważniejszy przedmiot, siekierokilof. 60 i my jeszcze 20 zostawiliśmy, czyli my realnie mamy z 80, a jeszcze w haczu coś może być. Na wszystko. Czyli no 80 tulecytu to wybitnie dobry wynik. Znaczy wybitnie... Kliknąłem prawym, Boże nie. Okej. Okay. Może nie wybitnie, ale dobry. Na pewno dobry wynik, nie? Taki, że mucha nie siada. Okej, okay. Teraz, żeby nie zrobić pajacerki. Oszczędzajmy czas przede wszystkim. Bulwy. Możemy sobie w sumie, chociaż gwiazdy będziemy raczej rzucali, więc... Ale... Nie, do bazy może być spoko, bo my w bazie będziemy mieli chcieli gwiazdy, a my nie będziemy chcieli dokładać sami raczej. Pamiętaj, że setpis z czapą. Pamiętam, dziękuję za informację, pozdrawiam. Dobra, na pewno żółty amulet. To jest taka podstawa. Na pewno będziemy chcieli... O, dlaczego ja nie mam tego, lol? Gdzie ja mam paliwo? Okej, okay. To chcemy wziąć. Super, wszystko jak zawsze w plecaku.
Bo przecież jak wszyscy wiemy, że kiedy rzeczy są w plecaku, to można je swobodnie przekładać. Nie, czekaj, jednak nie. Halo, Kaltus, o co chodzi? Coś się zepsuło, dobra. Nic potrzebnego w plecaku, git. Okej, więc możemy teraz wytworzyć zielony amulet. Teraz, jak mamy wytworzony zielony amulet, tworzymy jeden. Drugą dekonstrukcję. Jedną, drugą laskę. Laski też się przydadzą. Nie wiem, możemy jeszcze coś? Mamy mało zielonych, ja nie chcę więcej zielonych. To możemy zrobić jeszcze jedną, bo czemu, dla beki, nie? Tak zwanej. Taki ze mnie śmieszek orzeszek. No mamy wciutu lecytu. Ogólnie. Mamy strasznie, dzięki Animusowek za subskrybera, i mamy strasznie mało zielonych. To by sugerowało, że powinniśmy przerobić w te. Może ze skinek. A, bo bez skinek już jak zacząłem, to skończę. Będę konsekwentny. Dobra, tak. I teraz dwa amulety. A ja chcę jeszcze jeden zielony amulet zostawić sobie na pewno. Zawsze jeden zielony amulet dobrze jest zostawić na jakieś potrzeby. Dlaczego? Aha, bo oni nadal nie... To było dokładnie to, co chciałem zrobić. Nie, nie było dokładnie to, co... Ty twórz może te korony, babo. Tak potrzebuję. No dobra, no opal wiadomo, no ale nie potrzebuję trzech różdżek. Plan tych. Tak, trzy zrobiliśmy. Dobra. Styknie. Skrzynia. Dużo paliwa tu zostało. Dobra, weźmy może sobie jeszcze 20. Ten tulecyt można tu zostawić, bo tulecyt nie jest mi do niczego potrzebny. Nie potrzebuję tego robić. Ale po coś to tworzyłem, więc chodźmy z tymi paczkami tutaj. Żeby nie musieć na dwa latać. Co z tego, że mam 2 metry dosłownie? W dupie to mam. Chcę mieć blisko. To nie było to, co chciałem zrobić. Dobra. Wszystko. To zostawimy sobie jeszcze na świniołaka. Nie wiem, co będziemy jedli. No, stary wstał. Łapy do mnie wyciąga. Dobra. I wychodzimy stąd, drodzy państwo. No i oficjalnie już przyjąłem obrażenia w kasku, więc już nie będę się certolił. Czy ja mam? Mam. Okej. Okay. Wychodzimy, drodzy państwo. Jak stworzyłem te wrapy? Trwał interfist i tworzysz je normalnie, słuchaj, z, jak za darmo. Z papirusu i kwiatków, więc no, za darmo, nie? To będziemy zrzucić itemy. Więc no, te wrapy są fajne, ale są tylko tak w trakcie świąt i prawdopodobnie w ciągu kilku dni je wyłączą. Znowu na kolejny rok. Więc to jest taki... No, korzyść z grania w okresie okołoświątecznym. Co prawda ten okres okołoświąteczny jest bardzo okołoświąteczny, ale no, słuchaj. Jak mi dają, to jem, jak mawiał pewien święty. Święty Walenty na pewno. A działa tak, przetrzymują jedzenie, wszystko robią. Zajebiste są. 10 na 10, najlepsze przedmioty. Dobra, więc. Co my chcemy? Nie mam pojęcia. Dobrą postać jakąś, bo Willow trochę kliżawa. Hehe. Nie no. Ogólnie chciałem zbudować, bo widziałem w internecie fajne projekty, jak właśnie wykorzystać psy do tego, żeby farmić dusze i embelki w prosty, fajny sposób. Chciałbym to zrealizować. Dobra, to zróbmy teraz staki itemów. Nie, to nie było to, co chciałem zrobić. To jest nam bardzo potrzebne. No to możemy wziąć. Czemu by nie? Moskito, to zawsze jak będziemy mieli legion tych Pokemonów na plecach, to możemy walnąć laserem i będzie Fireland. Fajnie. Dobra. Jak to wygląda w kontekście skrzy... No tu się zrobi magazyn i będzie dobrze. No, dobra. Anyway. No to co? Ułożyć ekwipunek. Czy coś chcemy zostawić? No ty tutaj... O, to go możemy wziąć. Możemy tu zostawić. To możemy zostawić. To możemy zostawić już.
No jeszcze jakiś pancerz może dodatkowy by się przydał pod świniołaka, bo na świniołaku, wiecie, bo jak on czasami wywali bułę, to szkoda gadać. Musimy jeszcze jakieś żarło ogarnąć, ale to coś się trafi. O, możemy... A, małpy się trafią. Dobra, no zjedziemy małpy, będzie śmiesznie. Ile ty masz? 500 HP? Weźmy mu, zaszyjmy dupę. Dziękuję bardzo. I idziemy. Jak nas wkurzą, to odpalimy, tak jak Kacper odpisał, laserek i będzie Francja, elegancja Dawidy bankowe. Ogólnie ogarnięcie dwóch staków to w sumie minutka, dwie... No mam. O co chodzi? Ja nie wiem, o czym wy piszecie. Starałem się wymyśleć, co się dzieje na czacie i nie mam pojęcia. Dobra, zróbmy se lasera. Zróbmy ich tutaj, zbierzmy w jakąś grupę zabawną. Zróbmy laser, żeby było śmiesznie. Ja nie wiem jak wy, ale ja lubię, jak jest dosyć śmiesznie. Chociaż musi być dosyć śmiesznie. Jak jest zbyt śmiesznie, to też przesada. Dobra, panowie, w grupę! Ściśnij się! Bo chcę was wszystkich laserem zjechać. Ale oni mi nie pouciekają? Mi się wydaje, że oni mi pouciekają. Ja ich tak nie rozjadę łatwo. To nie będzie takie proste. To nie może być takie proste. No trochę ich rozjechaliśmy. Nie mówię, że nie. Dobra. Haj, muszę pilnie żarło ogarnąć jakieś. Ile? No już cooldown zszedł. Dobra. I kończymy. Bez kitu. Strasznie OP. Fajne, podoba mi się. Dobra, piernik, ile dajesz głodu? O, 3 głodu, Civic. Dobra, do wioski dobiegniemy. Styknie. A za to spektakularnie. No nie, muszę nauczyć się używać tego spela, bo my przez całe inne prawie ich nie korzystaliśmy. A ten spel jest strasznie przecież zabawny, nie? No to dobrze by było go wykorzystywać. A jeżeli postawisz filar na środku, tam gdzie się respi Guardian, to czy po zbiciu Fielwiora będzie mógł się ruszyć? Wielka psychy na Guardianie. Kolo, ty szalony człowieku. Czy warto mieć termometr i deszczometr? Wiesz co, deszczometr może być przydatny, jeżeli chcesz ocenić, znaczy zależy od twojego poziomu. Ale nie, tak na ogół nie jest to niezbędne. Jeżeli nie widzisz zastosowania do tych przedmiotów, to absolutnie tego nie rób. Deszczometr może być fajny, żeby ocenić, bądź ci informuje, jakie jest aktualne przemoczenie świata, nie? I można je łatwo zwiększać za pomocą teleportacji. I na przykład jesteś w stanie dzięki deszczometrowi określić, ile będziesz potrzebował użyć teleportacji, żeby odpalić... Fajnie, chciałbym świecić. Ile będziesz potrzebował użyć teleportacji, aby odpalić... Jak to się nazywało? Gunwo. Ojoj, chwilę, bo teraz może być sraka. Żeby odpalić... Tak, teleportację, żeby odpalić deszcz. Czy ja dam radę to zrobić? No da. No pewnie, że tak. Czekaj, byczku, bo głodny jestem. Bananka se muszę zjeść. Bo muszę już nowego hambata też zrobić zresztą. Chwilę, muszę dobrego wyrzucić, żeby nie było fuck-upu. OP. No tak trochę, o. No znaczy, ale to nie jest kwestia tego, że te spele, chociaż są dobra, są OP. Ale moja myśl jest taka, że... To, że one są takie OP, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego. Zdecyduj się może, co ty chcesz w życiu. Bo ten scrawling to jest z psychy. One są OP, bo są obszarowe. Słuchajcie, czy przed Wickfleet mieliśmy kogoś, kto miał takie obszarowe? Mieliśmy tylko Wendy. I właśnie Wendy sobie dobrze z tym radziła, z tak czymś takim. No i teraz mamy taką kontynuację, że dają postaciom wszystkim absolutnie ataki obszarowe, nie? Forma bananów, bez kitu. Czajcie, ja teraz już mogę, ja mam farmę żarcia automatyczną. Jakby to, ja myślałem, że to, że my dostaliśmy tak potężne wioski małp, to jest przekleństwo, ale wyobraźcie sobie. Oświetlić to sobie, pobiegać tutaj cały cykl koszmaru i na samym końcu wszystkich tak rozlili. Kosmiczne. Super, bardzo mi się podoba ten koncept, dobra. Bo to teraz zbierać dodatkowo na belnich. Masz rację, sorry. Chciałem coś pomędrkować, że wezmę wracając, ale masz rację. Kto wie, może tego nie znajdę. Nie będę wiedział, gdzie to jest. Chociaż z drugiej strony powinienem się śpieszyć.
ale faktycznie to mi dużo czasu nie zajmie. Ale kupy mało. Czy się postakowała? Nie zestakowała się. To kupy... Kupy, tak. Małpy naturalnie chyba nie dopią kupy, tylko jak wyzbierają, to wtedy. Fajna farma, tylko trzeba uważać, żeby całe stado nie dziabnęło na nas. No, w sumie spójrzcie, ile ja mam tu lecytowej korony. Powinno się okazać, że nie mam też drugiej. To by było w ogóle przekomiczne. Fajnie, że bulwy, bo mi się kończą. Mam się kilokilow? Mam się kilokilow, git. Ale podoba mi się też, że dodali właśnie te stopnie takiej twardości materiałów, że teraz faktycznie siekiera kilof ma jakieś zastosowanie, że do wykopania deadstone'a, czy do właśnie rozbicia pilarów świniołaka. To, że można kopać czysty blask zwykłym kilofem, mi się nie podoba. Sądzę, że no nie podoba mi się to po prostu. Jakby... Fajnie, że kombinują coś, żeby te endgame'owe itemy faktycznie były potrzebne, a nie, że to jest tylko burżuazja i... Co jeszcze jest? Synonim jakiś zabawny. Słowa burżuazja, nie mam pojęcia. A jak włączyć please, co? Zrób to. Ja nie wziąłem do jaskim dostęp w momencie generowania. Można włączyć. Kiedyś się nie dało, ale teraz to zmienili z tego, co się teraz. Wieki temu to zmienili. Czy ja będę miał problem? Nie, bo mam Belnisława. Cudownie. Dobra. Lepiej go normalnym kilofem oklupać. O Jezu, pingują mnie na konfie do studiów, że mam ruszyć dupę. Niedobrze. Magnatelia. Podoba mi się słowo. Bardzo lubię fancy słowa. To jest... Tak. To jest moja cecha. Lubię fancy słowa. I patrzcie, cały kilof. Byśmy ile stracili się kilofa, gdybyśmy to jeszcze obłupywali takim. O. Chociaż dobrze jeszcze jest sobie ten marmur tutaj wyzbierać. Jak potem czasami ślimaki się aktywują i zaczynają wpierdzielać, to mnie żal dupę ściska. Nie, znowu mnie spingowali. Chyba faktycznie jestem potrzebny na studiach. Dobra, zrobimy szybko świniołaka i finito na dzisiaj. Spróbujmy użyć trochę lasera. Możemy w sumie nawet na tych ziomkach użyć lasera. For memes. O, bardzo miły typ. Gdzie jest ten? Dawaj. Dobra. Udało nam się go chwycić. Jest śmiesznie. Lubię, jak jest śmiesznie. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy my mogli zbytnio na nim stosować. W sensie nam, w momencie, w którym on ma ten swój atak, że nic nie robi, to bardzo się opłaca, no, go bić. A on się nie pali, nie? On się pali, czy on się nie pali? Ja w życiu nie widziałem płonącego świniłaka, szczerze mówiąc. Dobra, żeby się nam nie leczył. Chociaż w sumie nie ma za bardzo czego się leczyć. Już nic nie... A, zaraz ja nie będę miał się... Nie, bo ja heala nie mam, ja powinienem trochę spiąć dupę. Ścisnąć poślady. Mi się wydaje, że on jest niepalny. A to cringe, jak boss jest niepalny. Bo ja nie mogę go pod... Dlaczego on jest niepalny? Przecież nie jest mokry. Ma futro. Jest zbyt magiczny. Ale antyczny strażnik jest dosyć magiczny i się nie pali. O co chodzi? Nie rozumiem, widzowie. Okej, ostatnio widziałem taki tip. A. Że go nie wykorzystuje. Wait. Bij tego typa. Bij ich porówno. Dobra. Weź skocz se. Ty! Ale się odbił od filara. Dobrze, porobił mnie na strategię. Masz mnie, grubasku. Ude, tak wkajtować tyle mobów na raz to dla mnie trochę dużo. Not gonna lie. Mogłem w sumie je rozjechać laserem. To by było mądrzejsze. Żebym się nie wywalił jak zwierzę na cholernym świniołaku, bo przypał by był. Widzowie. Muszę Berniego rozłożyć definitywnie. Dobra. Biegł, odnawiamy psychę. A, żeby go nie bić. Tak. W momencie, w którym to odchodzimy i on wtedy wykonuje krótszy nawrót. Wow. Wtedy go szybciej bijemy. A jako, że szybciej go bijemy, to nie tracimy aż tyle pomocy. W sumie to nie jest akurat do końca prawda. Bo to, że ile tracimy po czytalni, jest po czytalni, tak, po czytalni, po czytalności,
jest zależne bezpośrednio od tego, że po prostu ile przy nim stoimy, a stoimy przy nim bijąc go mniej więcej taką samą ilość czasu. Dobra, teraz robimy tak, że go nie zbijamy bardziej, tylko czekamy jeszcze jedną fazę, żeby w kolumny wejść, żeby jak wejdziemy w kolumny, nie, to żeby go jeszcze obić fajnie, o teraz. I teraz my go zbijamy, no kurde, ten Shadow się gównianie strasznie zrozbił. Teraz my mu zbijamy prawie kafla HP, nie? O tak. O cholera. A mnie prawie trafił. Dobra, tańcz. A teraz tańcz. Tańcz, świnko, tańcz mi na stole. Zobaczmy, to jest śmiało. Mamy nowy dowcip nawiązujący do Balaszka. Wielki sukces live'a z Willow. Nie jest zbyt kreatywny, ale żaden dowcip Walaszek Giga Cox. Ty. A dostałem na pysk. Nie wiem, za czym trochę uważać. Ty, żebyś ty nie dostał. Ty, co ty robisz? Ty, chłopie, ty jesteś w środku fazy połowania pięścią, a ty lecisz w długo. O co chodzi? Dobra, bo patrz, widzieliście, jak mi psycha poleciała? Znaczy życie? Wszystko leci. Ty, nie bij tego typa! On nie, to nie jest twoja klasa wagowa. On jest klasa wagowa, kurde, hiperciężka, a ty jesteś taki o. Taki o. Krzysiu. Jesteś klasa wagowa Krzysiu. Powinieneś się uspokoić i nabrać trochę pokory w życiu, Krzysiu. Ale w sumie ma dziwne agro strasznie. Okej, ja muszę zacząć... O, na Shadowku się... zagroj. Agruj się na Shadowku, Krzysiu. O, pięknie. Kliknij miśka, żeby go złożyć. Nie no, widzisz, że tu oddaje bardzo. Nie no, naprawdę oddaje w tym kontekście. Że jakby on tutaj sobie zajmuje się z... O! Przypadkiem go zabiłem. Muszę przy gwieździe stać. Ty! Fazy ci się pogrzały znowu. O co? Ja nie rozumiem, dlaczego on czasami miesza fazy. Wszystko jest prosto opisane. A on kombinuje znowu coś. Zmienia. Po co to komu? Nie, bardzo, bardzo fajny. Belni akurat, abstrahując od zastosowań wojennych, to w zastosowaniach tutaj bardziej defensywnych to pomógł. O, ale by mi wywalił bułę. Po ojcowsku. I teraz Respin atakuje nas kolejny Terrorbeak, a on jest Giga Coxem. Ej, pięknie rozwalony. Humor gituwa. W związku z tym, zima jest bez kitu. Winter is here. Winter's coming. Pochwalę się, skończyłem oglądać Grę o Tron. I zaraz mnie część osób znienawidzi. Ale ostatni sezon, tak jak wszyscy piszą, że jest gigatragiczny, tak... Był o, taki o, bez szału, ale też nie był tragiczny według mnie. Dobra, myślę, że w tej atmosferze skandalu i herezji możemy zakończyć tego streamka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Następny... No prawdopodobnie powinien być w czwartek, ale znając życie będzie jeszcze wcześniej, bo nie będzie mi się chciało uczyć i powiem, a mam to w dupie, robię streamka. Więc biorąc pod uwagę, no to w środę może być. Może być w środę, jeżeli nie będzie w środę, to na pewno w czwartek. Jeszcze sobie otworzymy skrzyneczki na koniec, bo ja mam 5 skrzynek teraz, bez kitu. Opening, jest, masz czapę z bawoła, pamiętam. Okej, okay, o, ty nawet spoko skrzynia. Ludzie się żegnają, a tu jeszcze dalej cisnę. Idealnie jak przyszedłeś pożegnanie, widzisz, jeszcze nie. Kiedy serwer dla widzów w ciągu 2 tygodni będzie. Serwer dla widzów, a meanwhile skrzynie. O. Gunwo straszne. Póki co, nawet ja nie pamiętam, kiedy ostatnio mi różowy skin dropnął. Spiffy się trafiają, komony to często wiadomo, spiffy to znaczy... Klasy też się trafiają, ale nie widziałem różowego ani eleganta w ciul czasu. Jakbym coś zobaczył, bym się nie obraził. No widzicie, żadnego eleganta. Ani nawet różowego skina. A przecież, a nie, jednak się trafił. Jeden, którego nie rozpoznałem. Nie, to są spiffy. To są spiffy, nie dostaliśmy różowego. No, dobrze rozpoznajmy. No dobra. Anyway, dzięki serdecznie. Zapraszam na kolejny stream i pa, 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 pa.